Nawet jeśli nie znasz jego znaczenia, ale kiedykolwiek słyszałeś słowo Imponderabilia, to najprawdopodobniej już wiesz, kim jest mój dzisiejszy gość. Karola Paciorka najtrafniej chyba zdefiniować określeniem twórca internetowy. Z YouTube'em związany jest już od ponad 10 lat i w tym czasie tworzył naprawdę różne formaty. Pracował także przez chwilę w telewizji, a aktualnie prowadzi swój autorski program Imponderabilia. W którym rozmawia z różnymi gośćmi na jeszcze różniejsze tematy. Porozmawialiśmy oczywiście o jego podcaście, ale też o codzienności, psie ramenie i rodzinie. To była zwykła i szczera rozmowa, a takie moim zdaniem są najlepsze. Serdecznie zapraszam Cię do jej wysłuchania. Podcast Inna kultura to przede wszystkim emocje w kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Jak tam Karol po tej stronie? Właśnie siedzisz na tej samej stronie, tylko będziesz Siedzę teraz tej samej. inne rzeczy mówić. W swoim studiu. To ja w zasadzie teraz to jest, wiesz, tak jak, tak jak ty nagrywasz odcinki z Radkiem. Że yy, o, ktoś bardziej znany odpowiada tym razem. Okej, okay, to no to tak. Choć staram się tego do radku nie myśleć, ale niech będzie. E, no wiesz, no ja znam bardziej ciebie niż radka, więc mm -hmm. jakby tu się nie. Radka znam z telewizji. Mm. No. Jak tam w tym studio? Które trzecie? Odkąd prowadzisz Impo? Drugie, drugie. Drugie, drugie ale za chwilę będzie trzecie. W od tego, kiedy teraz mała wychodzi to. To się już... Na dzień dzisiejszy będzie jeszcze jedno. No to jeszcze jedno, tak. Ile już odcinków w ogóle? Nie mam pojęcia. 300 coś. Ale nie wiem, nie nie przesta... I jeszcze ja przestałem też numerować, bo dawałem sobie numerki kiedyś tam w tytułach, yy, ale w pewnym momencie przestałem, bo nie pasowało mi to do, yy, do opisów. Wolałem trochę inaczej skonstruować tytuły, i wtedy przestałem też, straciłem rachubę. Yy ile odcinków poszło, ale na pewno jest więcej niż 300. Natomiast czy jest na przykład 400? Trzeba by zerknąć na kanał, a ja tego w ogóle nie robię, więc. Jak się poznawaliśmy lata temu już... O Jezu. Nie wiem. Dawno. Dawno temu. Dawno mm -hmm. temu. To w zasadzie nie wyobrażaj sobie kiedyś, że skończysz na podcastach, nie? Było chyba tylko ten YouTube w głowie siedział. Tak mi się wydaje. Ja myślę, że ja sobie wtedy nie wyobrażałem, że na YouTubie skończę. W takim sensie, wiesz... Że zostaniesz tutaj no, Tak, że to będzie praca. Więc... Podcasty, które ty już wtedy robiłeś, i jeszcze, jeszcze parę osób, które były tylko na Apple'u, um, To w ogóle była jakaś taka odległa rzeczywistość, no ale ona była odległa dla wszystkich, nie? W sensie w tamtych, w tamtych czasach um, podcasty były bardzo niszowe. I, i no tak. Nie myślałem, że wracając do Twojego pytania, nie myślałem, że będę robił coś, co jest podcastem. Choć powiem Ci szczerze, że jak ja się nie obrażam, oczywiście, jak ktoś mi mówi, że, że jestem podcasterem, nie, broń Boże, cieszę się z tego absolutnie. Tylko nadal w tej kategorii YouTube, jako główna platforma, to ona jest oczko wyżej no niż, niż platformy podcastowe, mimo iż paradoksalnie na platformach podcast podcastowych ludzie słuchają dłużej. Ludzie słuchają Państwo słuchacie nas teraz. E, bardziej y, większą część całej mhm. rozmowy odsłuchują niż na YouTubie, gdzie jednak ten odrzut taki po pierwszych, nie wiem, 30 sekundach czy minucie jest dużo większy, że ludzie stwierdzają, a dobra idę oglądać coś innego. Podcast jednak jak się zaczyna słuchać, to raczej e, rezerwujemy sobie z tyłu głowy trochę tego czasu, żeby to odsłuchać. Więcej. A ciekaw jest tym, jak to będzie y, z dzisiejszej perspektywy za te kilka. Tygodni czy miesięcy, kiedy Google Podcast zniknie. A zniknie? I, tak, bo cały, podcasty są przenoszone całkowicie do YouTube Music, więc ciekaw, jak to, ciekaw jestem, jak to będzie w statystyce. Ale ile osób się... słucha Google Podcast? No tak, tylko chodzi mi o to, że statystycznie w Polsce też wbrew pozorom mm. e, ludzie głównie słuchają podcastów na YouTubie według mm. badań. Tak. Więc tak, tak mówię, wiesz, jako ciekawostkę tak, po prostu, ciekawy jestem, mhm. jakby to u ciebie wyszło. YouTube, YouTube w ogóle też te, te forsuje trochę taką strategię, bo parę razy już o takich ruchach słyszałem bezpośrednio też, żeby opisać mój kanał jako podcastowy i on się wtedy automatycznie właśnie dopisuje do YouTube Music, tylko, że z tych rozmów, które odbyłem z osobami, które w YouTubie siedzą, w sensie pracują mhm. dla YouTuba, nie wynikała ani jedna zaleta z tego okay. w sensie ja próbowałem się wiesz dowiedzieć prostej rzeczy czy jeżeli ja przeniosę czy jak czy zamienię trochę charakter kanału że on nie będzie po prostu kanałem youtube'owym ale będzie kanałem youtube'owym który się nazywa podcast w ramach YouTube'a czy mi to coś da mm -hmm. I odpowiedź była yy, no będzie playlista. A ja tak okej, okay, ale czy to na przykład nie sprawi, że stawki za reklamę będą inne? Jeden. Czy to, to nie sprawi, że zasięgi będą w jakiś sposób Co... Niestety, YouTube jest taką platformą, która dużo testuje i testuje na użytkownikach, w sensie na twórcach. Mm -hmm. Idealnym przykładem do tego były shortsy, które jakiś czas temu wprowadzono. Wielu twórców na początku się rzuciło na hura na te shortsy, żeby robić, i okazało się, że zwłaszcza ci, którzy zaczynali, trochę sobie analitycznie podkopali kanały, nieświadomie zupełnie. Więc czy ja chcę być beta testerem czegoś? Nie, dziękuję. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem, i póki nie okaże się, że wszyscy, czy tam wiesz. Jakaś część twórców zacznie się przenosić i, i podpisywać te swoje kanały jako podcastowa i to będzie miało ręce i nogi, to, to ja się, ja testerem nie będę. E, powiem ci, że jak ja sobie teraz prowadzę rozmowy z różnymi gośćmi, no więc, e, którzy tak jak mówiłem ci, zanim zaczęliśmy nagrywanie, już coraz rzadziej są jakimiś znajomymi. Mhm. Ty jesteś tutaj wyjątkiem w ostatnim czasie. Mhm. E, no to wiadomo, jak kogoś nie znam, to trzeba zrobić research, tak? Jasne. I oczywiście. Coraz bardziej się łapię na tym, że mi się to podoba, okay. bo fajnie jest się dowiedywać różnych rzeczy e, o ludziach, o których się wcześniej za bardzo nie wiedziało. Natomiast przygotowanie się do naszego dzisiejszego nagrania to był trochę jak taki wrzut na tyłku, powiem ci, bo po prostu... Chyba z nikim się jeszcze nie spotkałem, żeby mi wyskakiwało tyle wyników co o tobie. A. Jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, podcasty, okay. rozmowy, i wiesz, no dobrze byłoby to wszystko przesłuchać. Mm. No Wiadomo, e że nie tam. przesłuchałem aż wszystkiego. Uh -huh. e, ale trochę sobie posłuchałem. I na przykład, właśnie chyba u Marcina Malera powiedziałeś coś takiego, że. E, Kłamałem na pewno. Pewnie tak, ale akurat z tym z tym <laughs> mogłeś mieć rację, że e, mało jest osób, które zaczynały YouTube'a. Wtedy, kiedy ty uh -huh. jeszcze zostały uh -huh. na tym YouTubie, e, i ja sobie tak pomyślałem, e, że trochę jest tak jak u mnie na przykład z podcastami. Dokładnie. Tylko ja się mniej wybiłem. Dokładnie. I też, ale też podcasty były mniej popularne z zasady. <laughs> tak, tak, tak. I, i, I tutaj absolutnie masz rację. E, ja tego świadka podcast, podcastowego aż tak dobrze nie znałem. No wiesz, z tych starych czasów to znam, jak miał być teraz zupełnie szczery, to znam chyba tylko ciebie i jest łos, który się ostatnio mm, przepoczwarzył. Zmieniu. tak. Bo Paweł już tam nie nagrywa teraz, nagrywa Arlena z tego co wiem. I szczerze, ja wtedy po prostu podcastów nie słuchałem. Ja pamiętam, ja, wiesz, no, cofając się tak bardzo w czasie, dla tych z Państwa, którzy tego słuchają, żebyście teraz zostawili zwał serce, cofając się wstecz, no to ma, po prostu małe filmidło, no to, to, to były te czasy, nie? To były, to były tamte, tamte dzieje, więc. Tak, podobny, podobny klimat, zgadzam się tutaj. Ja, ja by tak, tak sobie patrzę na to wszystko, to widzę, jak to się y, pozmieniało. Mhm. W, na, w, obu, w obu płaszczyznach. Nie? Zarówno, w sensie zarówno w YouTubie, jak i, jak i w podcastach. W podcastach się zmieniło tyle, że ludzie, którzy robili YouTube a przez jakiś czas, potem poszli w podcasty. Mhm. Y, jednocześnie trochę. Nie chcę tutaj, żeby to źle zabrzmiało, ale trochę tak zabijając takich zwykłych, początkujących twórców, bo wybić się jest dosyć trudno. Na pewno. Bo w zasadzie ktoś, kto ma na przykład kanał na YouTubie, który ogląda kilka czy kilkanaście tysięcy osób, mówi: To robię podcast, nie? Wypuszcza i algorytmy już go tam od razu na pierwsze miejsce wrzucają w mhm. kategorii. No i automatycznie jest, wiesz, tam, nie wiem, w pierwszej dwusetce Spotify'a, a w Polsce też ludzie spłucha na Spotify'u i... No i potem jak ktoś jest mniejszy, czy tam po prostu mhm. chce sobie coś robić bardziej czysto z pasji, no to jest trudniej, Ja też na przykład monetyzacja jest trudniejsza na, na podcastach niż na, na YouTubie <laughs> na pewno. Ale powiedz mi tak zupełnie, zupełnie serio, bo ja staram się godzić te dwie rzeczy w, w takim sensie, że staram się nie zabijać w sobie iskry pasji i robić to, tak jakbym robił i nie zarabiał na tym. Mhm. Y czy jeżeli, a dla większości osób, jak mnie mam, robiących podcasty, to jest po prostu albo hobby w 100%, albo jakiś taki side job, czyli mają swojego patronajta, mają buy me a coffee, mają jakieś takie formy wsparcia przez, przez wiernych fanów. Czy bytność w dwusetce jest yy, tak bardzo istotna? Czy też, bo, bo wydaje mi się, że do pewnego momentu, ja też to akurat dość dobrze pamiętam w przypadku lekkostronniczego do pewnego momentu strasznie fajnie jest mieć taką stałą grupę widzów i trochę nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, nie wychodzić poza swoją bańkę, czyli mieć po prostu grupę swoich widzów, która może nie jest ogromna, ale jest moja. Ona, wiesz, zna odcinki, zna referencje, przychodzi oglądać to i gdzieś tam to wszystko sobie działa. A jak się wyjdzie poza tę bańkę i jak się nagle dołączy do tego wyścigu, nie, o najpierw top 200, potem top 100, potem top 50, potem top 10, jak zwał, tak zwał życzę wszystkim takiego, przynajmniej spróbowania czegoś takiego, no to siłą rzeczy nie masz już grupy korowej odbiorców, tylko zaczyna, walczysz, o wszy, walczysz o wszystkich, nie? Za, Zaczynasz walczyć z wszystkimi o wszystkich, w cudzysłowie no tak. oczywiście walczyć, nie? I to nie jest najbardziej komfortowa pozycja pod słońcem, w takim sensie, że to po prostu trochę, wiesz, to, wiesz, taki kapitalizm Ja, w to ja mogę powiedzieć w zasadzie tylko z mojej własnej perspektywy, mhm. tak, że ja, gdybym ja chciał, gdybym to, co robię, robił nie wiem, dla popularności czy dla pieniędzy, w sensie, że chciałbym na tym zarabiać coś, to pewnie bym już tego nie robił. No, bo skoro nie idzie, no to, to nie idzie. Mimo, że próbuję, to jakoś tam gdzieś to stoi sobie w miejscu, ale stoi stabilnie. Mi to daje fan. Ja mówię tak pół żartem, pół serii, ale pewnie jest w tym sporo prawdy, że zawsze sobie żartuję, że dopóki jest te kilka osób, które chcą mnie słuchać, to będę to robił. Mhm. Bo mi to sprawia to jest przyjemność. Super. To ja jest lubię super. sobie gadać, zawsze lubiłem. Mm. E, czasy się też zmieniły, jeśli chodzi na przykład, że możesz sobie trochę lepszy sprzęt kupić i tak dalej, lepiej, to, robić, brzmi, to, nie? lepiej to brzmi, jest bardziej profesjonalnie, więc wiesz, no. kiedyś to się słuchawki w i z mikrofon, wiesz, ze słuchawek na kablu. E, I tyle. I, i to, jest, to jest fajne. Czy chciałbym, wiesz, się jakoś trochę bardziej wybijać? Oczywiście, żebym bym chciał, bo okay. siłą rzeczy każdy twórca chce docierać do jakiejś sporej grupy ludzi, ale czy bym chciał tak szczerze mówiąc być w tej, nie wiem, pierwszej pięćdziesiątce powiedzmy czegoś, żeby y, nagle, wiesz, ludzie mnie ciągle gdzieś zapraszali w ogóle mm. i ten... Chyba nie. Ja już, mam, przynajmniej z mojej perspektywy, no jesteśmy w tym samym wieku, więc jakby pewnie możesz też to odnieść jakoś do siebie. Ja już mental mi się po prostu zmienił, wiesz? Okay. Już nie mam takiej potrzeby. Okay. Chciałbym być jakoś rozpoznawalny z tego, co robię, ale żebym miał być tym, być tym, in, wiesz, influencerem podcastowym, że tak powiem, to, to nie. Mm. Jakoś dużo czym się pozmieniało po prostu w głowie. <laughs> I tak, nie wiem, chyba mam wrażenie. Jak e, śledzę Twoje rozmowy na przykład. E, no, głównie śledzę Twoje rozmowy. Tam jakichś innych Twoich rzeczy przyznam mm. szczerze, że specjalnie nie, nie śledzę, bo też kto by miał na to czas, żeby tak wiesz, śledzić wszystko i wszystko. Słuchaj, ja też nie oglądam swoich rzeczy w ogóle. E, no właśnie. Więc. E, I don't watch this crap. Więc widzę, widzę, jak bardzo odkąd robisz ten program, już to 2017-2018. 18. 18, 18. To, to tak jak ja z tym podcastem ruszyłem. Ja widzę, jak. E, jak bardzo się zmieniłeś, okay. jak bardzo. Jaką drogę przeszedłeś? I pomijając oczywiście same rzeczy warsztatowe, mm -hmm. bo to, to, to wiadomo, że z czasem to się nawet prosto automatycznie dzieje, ale widzę, że takie mam przynajmniej wrażenie, że czujesz się spełniony w tym. Tak, można tak powiedzieć. To jest yy, rzecz, która yy, dość szybko mi kliknęła. W takim sensie, że poczułem, że to jest coś, co lubię robić. E... Bo, chyba, bo chyba odkąd hmm? przestaliście robić LSA z Włodkiem po, ty po tym pierwszym tysiącu odcinków. To szukałeś tego mm -hmm. swojego formatu i, i trochę, mm -hmm. trochę nie wiedziałeś do końca. W sensie próbowałeś, mm -hmm. tak? Próbowałeś, jak ka każdy chyba człowiek, jak chce coś zmienić, to próbuje nowych rzeczy i bardzo rzadko się zdarza tak, że od razu złapiesz to, co faktycznie ci kliknie, ale próbowałeś, próbowałeś. A jak zacząłeś robić yy, ten format, to potem już wiesz, poszło. Mm -hmm. Jakby pas startowy, lecimy. No, zrozumiałem jedną bardzo prostą rzecz. Która wcale nie była wtedy taka prosta i zajęło mi zrozumienie tej rzeczy kilka lat. O, to teraz będzie mądrość zen. Mianowicie zrozumiałem, że ja nie nadaję się za bardzo do robienia formatów w pojedynkę i potrzebuję albo z kimś rozmawiać, albo z kimś razem coś komentować. Potrzebuję drugiego człowieka w takim sensie, że kiedy miałem lata właśnie robienia rzeczy solo. Które czasem były okej, okay. one w większości były takie sobie, ale czasem były w porządku. Ale przede wszystkim ja się strasznie męczyłem robiąc te rzeczy. Jakby dla mnie bardzo, i wydaje mi się, że to jest syndrom, o którym część youtuberów zwłaszcza, bo w przypadku podcastu to jest trochę inaczej. Masz te słuchawki, jesteś taki intymny z mikrofonem, nie masz, nie masz kamery. Ale kiedy masz sytuację taką, że masz kamerę w pokoju e, ustawioną na siebie, masz to włączone jakieś tam światło. Masz mikrofon i gadasz sam do kamery. Zwłaszcza, kiedy jeszcze próbujesz dowozić jakieś takie puenty, um, mówić, przeplatać treści żartami, a w tym pokoju nikogo nie ma, kto by się zaśmiał, tylko ty wiesz, że to jest śmieszne i ta wiesz, potencjalna osoba po drugiej stronie ekranu za jakiś czas się zaśmieje. To było coś dla mnie szalenie depresyjnego. W takim sensie, że ale nikt się nie śmieje z moich żartów teraz. Nie? Jakby nikogo nie bawi to teraz. Więc dla mnie sytuacja albo występu przed żywą publicznością. To jest to, co lubię, albo drugi człowiek, z którym mogę sobie porozmawiać, który w jakiś sposób zareaguje na to, o czym gadamy, na to, jak ja coś powiem, wiesz, gdzieś tam zajdzie jakaś interakcja. Ale sytuacja taka typowo vlogerska, czyli ja jestem i gadam do kamery, i nikt, nikogo ze mną nie ma, to było dla mnie. Ja robiłem tyle dubli, dub, duble za dublami, bo ja bardzo chciałem mhm. to zrobić, nie? Wiesz, miałem scenariusz, rozpisane rzeczy, wiem co chcę powiedzieć, nie? Nawet teraz, kiedy mam nagrać coś dłuższego niż Insta story, to ja sobie praktycznie piszę scenariusz. Jakiś tam ramowy, nie, żeby mhm. wiedzieć co ja mam powiedzieć, bo tak jak widzisz, tak jak rozmawiam z tobą teraz, to mimo, że nie mam scenariusza, nie mam większego problemu, żeby sformułować myśli i powiedzieć, o no co tak, mi tak, chodzi, tak. nie? Jakby ci nie było, to stary, to by była jakaś totalna katorga. Ja bym mówił jakieś losowe rzeczy i bym cały czas mówił, kurwa macie musimy to nagrać jeszcze raz, nie? To trochę tak jak na przykład jest z komikami, czy stand-uperami, nie? Mm. Że jak muszą przećwiczyć sobie program tak. i większość ma problem, no bo no, nikt się nie śmieje. No jest tak, nie tylko tak, ja, tak, nie? Tak, tak. I dopiero jest najgorszy ten moment, kiedy wychodzisz pierwszy raz z jakimś nowym programem przed publikę i mm. I masz w głowie, będą się śmiać, czy nie uh -huh. będą. Będą, uh -huh. nie wiem, uh -huh. buczeć, czy nie. Ja mam, ja mam coś takiego, bo ja, y, ja raz na jakiś czas nagrywam odcinki solowe. Uh -huh. Tak sobie przyjąłem, bo ja generalnie w, y, w podcaście od jakiegoś czasu odchodzę już od, stricte od filmów. Nie? Uh -huh. Tak chcę, chcę rozmawiać o jakiejś kulturze tak trochę szerzej. szerzej. Y, ale o filmach czasami też chcę porozmawiać. Jeżeli mam gościa, z którym mógłbym poruszyć jakiś temat, to okej. Okay, a jak nie, to na przykład nagrywamy coś o jakichś starszych pozycjach. Te odcinki są dla mnie momentami katorgą, bo musisz zrobić naprawdę tonę researchu, żeby samemu przez powiedzmy 40 minut gadać o, hmm. o jakimś filmie, czy tam nie wiem o czymkolwiek. No i weź to potem, nagraj. Ja to nagrywam, ale montuj to później, to jest masakra. Jest tyle wycinania, hmm. jakieś, wiesz, zacięcia, jakiegoś tam. W rozmowie to wpłynie. To Nawet jak robisz, mm, a to wiesz, w rozmowie to tego tak bardzo nie słychać, bo jest inna dynamika w mm. ogóle, a, a samemu to, to się zgadzam, że momentami jest, jest strasznie. Mm. Ja, też mam, ja też mam coś takiego, że ja samemu nie mógłbym czegoś robić. Ja nie mam teoretycznie problemu, żeby, nie wiem, nagrać e, nie wiem, jakieś, jakiegoś shorta, czy coś takiego. Mógłbym to mm. zrobić, ale, ale nie lubię. Właśnie okay. to też tak mam, że dla mnie to nie jest, nie jest to. Lubię, jak właśnie rozmawia, przynajmniej we dwójkę się, się rozmawia. Mm. Jak jeszcze, nie wiem, we trzy osoby, też nagrywać parę odcinków mm -hmm. w trójkę. To też jest w ogóle, wiesz, in, inaczej. Taki. Powera takiego człowiek łapie w tym. Jest. No to prawda, absolutnie. A propos mm, komików, jak powiedziałeś, bo miałem bardzo śmieszne y, doświadczenie dosłownie w, w zeszłą niedzielę, czyli. Y, jest który? O, no, zeszłą niedzielę. Dwa dni temu. Trzy dni temu. Y, bo byłem u Michała Lei y, w Krakowie w, w klubie ze ścianek. On robi taką serię, y, która nazywa się Skartki. I mm -hmm. y, y, to jest. Y, oczywiście z widownią, tam na tej widowni siedzi kilkadziesiąt osób e, i to jest zawsze stand-up, na który on zaprasza gościa albo gościnie. I w większości przypadków albo być może nawet poza mną w 100% przypadków to są komicy, to są stand aperze Ale Michał zaprosił jakiś, popełnił ten szalony błąd i zaprosił też mnie i powiedział, dawaj, chodź, zobaczymy jak to będzie. Format z kartki polega na tym, że ludzie podczas wchodzenia na, na, na salę, na publiczność, Piszą na karteczkach losowe, po prostu piszą coś. Piszą. Jak, jak sceny z kapelusza w Who's Lines It Anyway? Coś dokładnie. Takiego. Piszą. Ty, tylko, że tu nie muszą być, bo tam jest. Tam była, tam była improwizacja. ale tam były napisane sceny, czyli na przykład jesteś w samolocie, nie wiem, boli cię mhm. noga, nie, zareaguj tam dwie osoby. A tu to może być dużo bardziej, tu może być pytanie, tu może być, e, nie wiem. To może być jedno słowo nawet, nie? Może być żarówka. Mhm. I po prostu ludzie wrzucają te pojedyncze rzeczy, to się miesza w kapeluszu i. Mm, czy w tym konkretnym przypadku akurat to był cooler do wody. E, to byliśmy w klubie jednak. I Michał z gościem właśnie impro, improwizują na te tematy, które losują sobie z kartki, ale też bez takiego kurczowania, kurczowego trzymania się tematu. I bardzo ciekawe to było doświadczenie. E, Michał powiedział, że było spoko. Czy, czy, je, czy faktycznie wyszło spoko, to moim zdaniem się okaże, jeżeli to wyjdzie na YouTube, bo on to też potem w skróconej okay. wersji publikuje na YouTube, Więc jeżeli w ciągu najbliższych kilku miesięcy drodzy słuchacze, tego nie zobaczycie na YouTube, no to macie odpowiedź, jak wyszło. Okay. A ciekawe, <laughs> fajne, podoba mi się. Ja się bawiłem świetnie. Nie wiem, jak publiczność. Okay. A dużo ja się... było ludzi? No kilkadziesiąt osób. Okay kilkadziesiąt osób. Nie wiem. No kilkadziesiąt. No nie. No tak. no więcej, ja mam ja, więcej niż kilka. Ja mam problem zawsze z, powiem ci z oszacowaniem takich sal, że jak ktoś mi mówi to jest 30 osób ja tak okej, okay, ja myślę, że to jest 50. Nie? I więc nie było to sto osób chyba raczej, ale na pewno to było więcej niż 30 osób, mhm. nie? Więc ja myślę, że to było coś 150. 60, ale Sorry, no, no, nie pytałem, Edmicha, ile tam jest osób. I szczerze mówiąc, też z tej sceny nie było widać za bardzo, bo jednak światło no tak, walą ci tak, tak, w oczy. Tak. I <laughs> pozdrawiam bardzo serdecznie pana, który siedział w pierwszym rzędzie. Miał czarny t-shirt i wielki, złoty łańcuch. Był chyba z dziewczyną i wygląda, jakby mógł ci coś sprzedać w dobrej cenie. To jest takie <gry> też, w, właśnie jak e, czasami oglądamy jakieś stand-upy, głównie zagraniczne. Ja no. nie, jestem, nie jestem wielkim fanem polskiego stand-upu. E, to zawsze jest, żeby te pierwsze rzędy tylko się widzi, a dalej to tam tak, występuje. Tak, tak, to to było podobnie. No, nie było zbyt, zbyt dużo widać, ale też ta publiczność tam nie. Znaczy, publiczność oczywiście ma się śmiać i można z nią wchodzić w interakcję, ale nie jest aż tak wykorzystywana, żeby cały czas żeby, tam żeby się do niej odnosić, bo, nie? bo jednak są dwie osoby na scenie. Jest Michał mhm. i jest gość, więc ta główna część, ta główna oś ma się, ma się między nami rozgrywać. Czy między okay. nami, a powiedziałem, bo inaczej, jakbym to miał za tydzień znowu przyjechać. Chuja, ja tam już nie zadzwoni na pewno. A często bywasz w Krakowie jeszcze? Co dwa tygodnie, łotka. Nagrywam lekko straszczego, więc okay. tak się wymieniamy. Raz on do mnie, raz ja do niego. I... No. Trasę Kraków-Warszawa mam obcykaną. Teraz się lepiej jeździ, nie? Jak Zaj jest jeździ jeździ z obwodnica jeździ. Radomia, to już... Nie, Jak obwodnica Radomia, to, to już to ho, ho, ho. Wiesz, ja dawno nie byłem. Jak jest wylot z Warszawy przede wszystkim. Tutaj z Mokotowa no tak, już wyjeżdżasz. Tak, tak. To jest czat. No Bo przez, nie jeździsz przez te wszystkie y, janki. Nie ma żadnych tak janków, dalej. nie ma tarczyna. No tak, tak, No nie, wyjeżdżasz sobie w, przy Galerii Mokotów, stary zjeżdżasz i już jesteś normalnie na ekspresówce, więc jest zajebiście. E, dopiero w Małopolsce jest powrót na e, <grym> Czyli nadal jest starą tak, że trasę. Jesteś, ale jesteś 40 km od, od Krakowa i jedziesz to półtorej godziny? Więcej nawet chyba trochę niż 40, ale oni już budują tam tą Tę część okay. też. Przede wszystkim budują wylot z Krakowa nowy, i on już jest taki w zaawansowanym stadium. I widać z tej trasy, jak się już po Polsce jedzie, te kolejne, gdzieś tam wiesz, wiadukty, jakieś mm -hmm. takie. To jest wszystko jeszcze takie niepołączone ze sobą, ale jest już budowane. Nie, że to nie jest takie, że się urywa droga i dupa, ale coś czuję, że w przyszłym roku, czy w tym roku, już na pewno jakiś nowy element się odda i będzie super. No, generalnie się jedzie z Warszawy teraz jeżeli nie ma problemu do Krakowa samochodem, trzy godziny z lekkim hakiem, no to, czyli to stary czyli pociągiem w... no pociąg chyba jedzie 2,5, w sensie pętolino no chyba tak, jedzie 2,5, ale kiedyś ta różnica była o wiele ogromna, większa, nie? nie, no to ja jeździłem po, po 4 i po 5 godzin, a jak nie daj Bóg jechałem w jakieś święta, to i pięć z hakiem się zdarzało, no bo zawsze jakiś wypadek, zawsze coś tam wiesz po drodze i, i, i trzeba było wiesz, No to tak to jak jest... my, yy, my jak jeździmy na koniec roku nad morze na Sylwestra mhm. I od zeszłego roku jeździmy w okolice Łeby. Okay. No to wiadomo, do Trójmiasta to nieważne, czy jedziesz siódemką, czy jedziesz autostradą, jedzie się dobrze. No, ale żeby potem zjechać w tą stronę Słupska, to przez mm -hmm. to całe Wejherowo i te inne rzeczy, to się jechało, wiesz, to taki jakby był ostatnia, jedna, czwarta trasy, a potrafiłeś to jechać tyle, co poprzednią część. Okay. Ale odkąd zrobili tą trasę kaszubską, że na Szczecin, mm -hmm. y i to nie jest oczywiście do samego Szczecina, ale tam jest chyba, nie wiem, 50 czy 60 kilometrów, czyli właśnie wszystkie te nadmorskie takie, wiesz, tu, że od trudnej tru miasta rzeczy to omijasz. Po prostu to wejherowe, to wszystko omijasz okay. i jedziesz trasą. To i nie elegancko. jechałem nią nigdy. Jeszcze. O, bo oni w zeszłym roku ją otworzyli. Okay. Wiesz, w zeszłym roku, w grudniu, bo my akurat, jak jechaliśmy w zeszłym roku. W, sensie w 2023 w grudniu. E, czwartym, W e, 2022, tak. Okay. Sorry, bo okay. ja myślałem trochę w innej pozycji na Linii czasu. Jasne. E, to, to wtedy otworzyli, to jechaliśmy chyba, nie wiem, z dwa dni po otwarciu, to super. elegancko. Super. Okay. Więc fajnie, fajnie, że się buduje. E, no, PiS tak. świetnie rządził, no to, to dużo mówić. No. Dziwnie, że już ich nie, że nie, ma, że ich no. nie ma, że się zmienili. Te, że, dziwna, dziwna sytuacja. A e, czym ty teraz jeździsz? Że ty się można spytać, jakim samochodem? Jeszcze BMW. BMW. Owszem. A masz wersję z kierunkowskazami, czy bez? Wziąłem bez, bo była z rabatem. Okej, okay, to jak, jak, jak większość. Kosztowała mniej o 21 zł i proszę groszy. Jak większość, tak. tak. To... Nie, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo kulturalnie, jeżdżę BMW. Eee, bym... Szukając samochodu, ja nie miałem jakichś wielkich wymagań, ale szukając samochodu miałem jakieś taki jedno tylko, jedną tylko rzecz, mianowicie chciałem, bo ja w mieście nie używam go w ogóle, on stoi. No tak. Ale faktycznie jeżdżę albo do Włodka co, co dwa tygodnie, czyli to jest trasa, albo do siebie do Małopolski, do domu, to też jest trasa, no albo gdzieś tam jadę, wiesz, no za zaraz. miasto, to też jest trasa, nie? E, więc po prostu chciałem samochód, z którego jak wysiądę, to mnie nie będzie łupało w plecach, a mój poprzedni samochód no tak. był wspaniały, ale po prostu ale bo, bolały mnie krzyże i, i, i realnie, możecie się śmiać, ale e, ja byłem prawie jak ten Niemiec, który płakał, jak sprzedawał. Ja, ja realnie... Było mi przykro, że ja sprzedawałem ten samochód. Ja, jest, ja w ogóle mam cały czas kontakt z tą panią, która kupiła. Ona mi czasem wysłała w ogóle fotki. Pani Karolu, tu zarysowałam. Nie, nie, nie. Co, ostatnio mi wysłała jakieś zdjęcie, mi jakieś zdjęcie że, że są na jakimś, kurczę, rajdzie. Eee, to znaczy, chyba nie takim prawdziwym rajdzie, ale wiem, że jakieś naklejki tam były z boku na samochodzie. Czyli taki zlot... Albo yy, yy, może na zlocie. Na no, zlocie no, no. Jakiś taki. Więc no. ja się w ogóle przede wszystkim tak strasznie, strasznie cieszę, że ja nie sprzedałem tego samochodu komuś, kto kto e, rany boskie zaczął tuningować, czy robić takie rzeczy. Dla tych, co nie wiedzą, to wcześniej miałem Toyota GT86, to było to jest wspaniałe, cudowne auto. Jeżeli szukacie małego, budżetowego, sportowego samochodziku to jest pff, i macie zdrowe plecy, to jest top. Jest to zajebiste auto, absolutnie. Cały czas kocham, świetnie wygląda. Jak widzę cały czas ten samochód na ulicy, zajebiście wygląda, jeździłbym dalej, ale... Ale plecy bolały mnie ale, strasznie. Ale PESEL zaczął robić swoje. Ale plecy bolały mnie strasznie. No i mały bagażnik jednak. A, ale czteroosobowy. Samochód więc. Jak 911. Tak mówią o tym aucie. Tak mówią. <laughs> Budżetowe. Budżetowe 911. No tak. No to, to fajnie. No generalnie chyba jest, jest coś takiego, że w pewnym momencie człowiek no potrzebuje czegoś, co właśnie będzie dla niego wygodne. Tak. Nadal będzie tam, nie wiem, dawać jakąś frajdę powiedzmy, ale przede wszystkim no wygoda, no bo mm. to jednak no, zwłaszcza jak dużo jeździsz w trasy, nie? To, bo po mieście no, to co, no przejedziesz się i wysiadasz zaraz, nie? Yes. A jak masz jechać gdzieś kurczę pięć godzin nawet, czy yes. coś, no to y, mogłeś kupić też elektryka, to byś, ale to trasy miały być dłuższe. No nie udałoby się to, no bo wiesz, elektryk elektryk e, wiesz, przy tych w prędkościach przelotowych, czyli 120-130 na godzinę, to on już zjada prądu więcej, tam wykładniczo. A po drugie, ja kiedy jeżdżę nagrywać do Włodka, to nie zostaję na noc, tylko mhm. jadę, nagrywam i wracam, więc nawet nie miałbym gdzie naładować sobie tego, tego wiesz, samochodu. Także nie, no bez sensu. Plus ja nie mam, przynajmniej na razie nie mam garażu. W okay. znaczy, mam garaż tutaj w, biur w biurze, a nie mam garażu w domu, więc yy, co, kabel przez okno będę ten... Niektórzy tak robią. Wiem, wiem, widuję czasem takie auta, co mają kabel do mieszkania na pierwszym piętrze pociągnięty i myślę sobie, wow. Jeszcze nie jesteśmy chyba w tym punkcie cywilizacyjnym, ale okej. Okay. Ja, yy, ja miałem coś, ja, my kupowaliśmy samochód. Trzy lata temu, mhm. z kawałkiem, to się załapałem jeszcze w tym modelu, który mam na ostatniego diesla. Mhm. I to chyba ostatni w Polsce w ogóle był, bo jeszcze brałem z placu samochód i brałem go pod koniec roku, a od nowego roku już w tym modelu nie było, nie było diesla. Okay. Jestem turbo z tego samochodu zadowolony. Okay. Naprawdę. A co za auto? Prosit. A, Prosit, okej. Okay. Eee, nie potrzebowałem wersji GT, bo bo jeżdżę zazwyczaj z żoną i z psem, to co ja będę tam, wiesz, nie wiadomo jak cisnąć, a ten diesel to wiesz, tam pali tyle co nic. No w trasie jak jadę na przykład na Mazury, to 5 litrów czasami mniej nawet. No sobie, jasne. Więc tak. to, to, to nic. Super. Plus jest wygodny, my jesteśmy średniego wzrostu, więc też nam odpowiada, bo osoby wyższe niestety w prosidach mogą szorować okay. głową o od... dach. Ale, ale tak. Więc, więc jesteśmy fa fajni, jesteśmy zadowoleni z tego i Pewnie jakoś nie będziemy zmieniać. Chyba, że zabronią na Powarszawie jeździć już dieslami, no to wiesz. Nie, no jak masz nowy samochód, to, to nie. nie Z tego, co patrzyłem, według tych planów, to tam chyba do pod, pod rok, pod 30 rok to się nie mam czym przejmować jakoś nie, tam. Więc, nie. Więc... Euro 7 jest chyba teraz norma, tak? Szóstka Tom... jeszcze chyba jest Albo do Albo Chyba no, jeszcze więc... jest do Dizzy szóstka, więc, yy, więc tak. Ja tak sobie. Yy, Właściwie jeszcze nawet jak tu jechałem, tak się zastanawiałem. A przyjechałeś tu autem? Czy? Nie, tam przestałem. Do ciebie to elegancko. Do centrum pojechałem tramwajem i metrem. Jak jechałem tutaj do ciebie, to sobie tak myślałem. Próbowałem wrócić do, tej, do, do tych czasów bardzo, bardzo, bardzo odległych. Mhm. I skąd, skąd ty się, że tak powiem, u mnie wziąłeś w ogóle. Bo pewnie nam większość no to albo z twojego aktualnego programu cię kojarzy, albo z mhm. Ja jeszcze 35 mm wspaniały. Nie, cały czas jest nie, niestety program. na YouTube wisi cały czas, tak. No tak, to już jest. Jak coś raz tak, trafi tak. do internetu, to już zawsze tam, tam będzie. Tam już jest. No. E, i, I pamiętam właśnie, bo, bo wtedy śledziłem e, Włodka i Pawła z, mhm. z, z ich tam działalnością e, vlogową. Jest jakie słowo, już dawno nie słyszałem tego, <grym> słownia, tego <grym> słowa. E, i, I ty też tam się z nimi pojawiłeś. No i potem zaczęliście robić z Włodkiem LS-a. I ja mówię o tym w kontekście, że w zasadzie gdybyście tego nie zaczęli robić, to ja bym nie zaczął robić podcastu. O! Proszę. Bo to było coś takiego, że. To mnie jakoś zainspirowało i ja chyba nawet do was wtedy maila napisałem, takiego no, że tam wiecie, no, że, no, bo jesteśmy w podobnym wieku, więc mhm. takie, wiesz, podobne myśli i w podobnym etapie życia nam jakieś do głowy przychodziły i ja sobie tak myślałem, kurde, jak oni robią, to może ja bym coś zrobił, mm. nie, no, ale do youtuba to ja się tam średnio, średnio chciałem pchać. No, i tam napisałem do was mailer, że mnie to zainspirowało, w zasadzie, że tak postanowiliście coś takiego robić, i wam to wychodzi, nie, i tam ludziom się podoba, i tak dalej. I, i tak, no i w zasadzie, gdybyś, gdyby nie wy, bo nie chcę odbierać też tego wódkowości, no no to, to bym podcastu nie zaczął robić, no i pewnie nie robiłbym tego też dzisiaj. Mm. Więc z tego miejsca mogę powiedzieć dziękuję. Jest mi bardzo miło. To kurczę, widzisz. Ja to przyjmuję, to jest super miłe. I to mi też przypomina, bo już kilka razy o tym złotkiem rozmawialiśmy, kiedy zaczęliśmy robić lekko po przerwie, że daliśmy ciała, że nasza skrzynka stara mailowa przepadła. Bo nie mamy do niej, do niej mam, nie mamy do niej dostępu, bo tam trochę maili. Mieliśmy w ogóle jeszcze tam maile w innych domenach. Kasia była. I to był główny mail. To był główny no. mail, na który przychodziły maile. Kasia ma No ale skończył się hosting, skoń, skończyło się wszystko i, e, i nikt nie myślał, że to kiedykolwiek będzie potrzebne, a tam fajny kawał pewnie starych wiadomości poszedł w odchłań internetu i tego się chyba odzyskać nie da. Wiem, że gadaliśmy o tym parę razy. No i, wiesz, i taki mail od ciebie na przykład. Nie? Choć ty go może masz wysłany. Pewnie go gdzieś mam. A, okay. Nie szukałem. Gal, okay. jak, jak go odszukam, to no, bo nasz to hosting. Nasz hosting niestety poszedł. I nawet mnie odpisałeś No, pewnie, że tak. Pewnie, tak, no. tak. Teraz niestety nie odpisujemy na maile, teraz trochę na maile działają jednostronnie, bo dostajemy ich sporo i, i, one, są, i one są bardzo fajne, ale też trochę zmienił się układ y, w takim sensie, że mail nam służy do tego, żeby w sensie my nie odpisujemy na wszystkie maile tak jak mieliśmy w przeszłości, tylko teraz wybrane maile trafiają do odcinka. Mm -hmm. więc to jest trochę coś innego, nie? Czy to będzie czyjaś historia, czy to będzie jakiś temat, y, czy to będzie, nie wiem, sprostowanie, co też się zdarza. Więc trochę inaczej to, inaczej to działa. A ile wy, wy już przekroczyliście ten drugi tysiąc, tak? Tak, jest 2100 coś tam. A macie... Chciałbym, wy... wy... chciałbym powiedzieć konkretną liczbę, ale nie pamiętam. A wybraliście sobie znowu jakiś yy, punkt? Nie. Czy po prostu nie, robicie teraz już... dopóki, nie, dopóki, nie, nie. dopóki robicie? Teraz już, teraz już nie ma czego wybierać, bo... E, e, tysiąc odcinków, jak zaczynaliśmy, to, był nasz, to była nasza taka jakaś granica, o której sobie myśleliśmy, że, było, ale to taka, będzie jak taka tak. liczba wrzucona bardziej pewnie z dupy, i tak do tego nie dojdziemy. Tak. Znaczy właśnie nie, no my zakładaliśmy, że dojdziemy, tak, ale. Ale no, nie myślałeś o tym tak Dużo okrągła liczba, tak. E, natomiast teraz nie, teraz trochę zmieniliśmy sobie myślenie o, o kanale i, i też właśnie je dostosowujemy do. Naszych możliwości w takim sensie, że kiedy yy, już nie robimy przerw między, tam, po, ty, po tym drugim tysiącu nie robiliśmy przerwy, tylko teraz <laughs> ym, założyliśmy sobie, że będziemy robić po prostu przerwy wakacyjne. Co roku będziemy sobie mm -hmm. robić jakiś tam miesiąc czy dwa przerwy. Żeby, żeby każdy z nas mógł e, pojechać na wakacje, czy razem gdzieś możemy pojechać na wakacje, żeby nie robić tych odcinków codziennie, no bo jednak jest to pięć odcinków w ciągu tygodnia. To jest no całkiem tak. sporo. No jest to, jest to jak najbardziej sensowne. Ja też sobie założyłem, że <laughs> e, dzielę sobie coś teoretycznie na sezony. Kiedy, kiedyś tam zakładałem jakąś liczbę odcinków na sezon, a teraz po prostu robię. Do, i Bardziej stwierdzam, że... Jak już poczuję, że się trochę przegrzałem, to po mhm. prostu zrobię sam rzucę przerwę, że e, albo że nie będzie odcinków za zawsze przez miesiąc, albo po prostu nagram jeszcze coś tam z wyprzedzeniem, ale ja już nie będę nad tym siedział i myślał, nie, tylko okay. po prostu sobie faktycznie faktycznie odpocznę, bo, bo wbrew pozorom to, to, to potrafi zmęczyć. Nawet, nawet jak już nie mówię o takiej skali, jak wy robicie. No ale nawet ja po sobie widzę tak, że wiesz, też pewnie masz tak, że czasami masz, że masz kilka dni spokoju, czy tam nawet tydzień jakiś spokoju od nagrania, a nagle ci się zrobi, że w tygodniu masz, nie wiem, trzy hmm. albo więcej. Tak, nie, nie? tak. No, w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich kilku tygodni to doszło nawet do Punktu, gdzie nie miałem weekendów w ogóle, więc to też było śmieszne. Okej. Okay. Miałem takie dwa tygodnie ciurkiem, że codziennie coś było, włącznie z sobotą i z niedzielą. Mm, ale to było spowodowane trochę innymi rzeczami, tam się poprzesuwało parę, parę tematów i, i trzeba było je zrobić tak czy inaczej, ale hej, jakby nie narzekam, po prostu tak to, no jasne, tak to tak tak wygląda. Jest. Ja też czasami tak. E, no. Ej, ja, ten work-life balance nie istnieje, kochani, dajcie spokój. Tak, faktycznie, no. Czy 80 godzin tygodniowo minimum, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu. <noise> Pamiętajcie, no. jak to powiedział pan. Tak, e pan Jezus powiedział. Pan Matczak coś tak powiedział jeszcze, że tak. tam trzeba przynajmniej ileś godzin pracować, żeby sukces osiągnąć. Tak. Więc widzicie, jak to jest. Znaczy, no, I jeszcze zwykle jest tak, że robicie to wszystko i nie osiągacie sukcesu, nie? I to też jest. Bo czym no. jest sukces? No Właśnie. Czym, czym jest, jest sukces, to... Jasiek? Nie wiem, bo go nigdy nie osiągnąłem, więc ciężko im powiedzieć. Nie, ale tak całkowicie serio. Yy, dla, mnie, dla mnie sukcesem jest to, żeby po prostu być zadowolonym z tego, co się robi. Mhm. To, to jest według mnie sukces, bo wbrew pozorom no nie każdy tak ma. Mhm. Yy, więc jeżeli oczywiście robi się to i to jeszcze oczywiście zapełnia ci jakiś tam poziom życia, w którym, na którym byś chciał być, to super. Ale ja też wyszedłem już z takiego myślenia, że nie wiem, sukces to jest to, jaką furą jeździsz, czy ile masz na koncie, albo gdzie jedziesz na wakacje, nie? Ja, dla mnie sukcesem jest to, że ja każdego dnia kładę się koło tej samej kobiety i koło niej się budzę. I to jest dla mnie bardzo duża część mojego sukcesu, bo mhm. kiedyś, lata temu, nie sądziłem, że tak się skończy, tak? Myślałem, że moje życie się potoczy jakoś tam trochę inaczej i ja, no sam sam wiesz, jak to jest, bo wy jesteście e, High School Sweethearts z, z Karoliną w sumie, więc ile wy już jesteście 11 lat po ślubie, nie, tak? Czy tam nichuja, 12. Nie, nie, nie pamiętam. Kolera wie. Co roku się kłócimy, ile jesteśmy, w którym roku wzięliśmy ślub i ciągle nie możemy dojść do porozumienia. E, po, pomagało, jak się na obrączce wygrawerowało datę. My tego nie zrobiliśmy, niestety. No to jest, nie, no, prawdopodobnie w 12, ale co roku mamy tę samą, bo dzień i miesiąc pamiętamy dobrze to jest 13 sierpnia ale daty ja. No nieważne. Znaczy, było większość, większość <laughs> życia temu. To było, to było w każdym razie. To było jeszcze jak była nasza klasa. I grono może. Nie, grono, Pamięta, szóła, nie grono było. jeszcze też mogło Poznaliście być. się na pewno jak było grono. No, no tak, tak, tak. To są Więc <laughs> Nawet przed gronem się mogliście poznać. Więc, więc dla mnie to jest chyba sukces. I to, że po prostu każdego dnia, jak... Kładziesz się spać po prostu, myślisz sobie, nie myślisz sobie, o rany, jak dobrze, że przeżyłem ten dzień, kolejny. Mm -hmm. Tylko po prostu to był dobry dzień, albo nawet trochę gorszy, ale jutro jest następny, nie? I sukcesem chyba według mnie jest to, że nie musisz, że możesz spokojnie żyć. O, tak, tak okay. to chyba spłętuje Okej. Okay. A dla ciebie? Ja sobie okułem kiedyś takie... Ukułem sobie takie pojęcie, że jak nie masz 10 milionów na końca nie, no żartuję. Ukułem sobie takie pojęcie, że to, czy przegrywasz, czy wygrywasz, dzieje się tylko w twojej głowie. I to dotyczy, dotyczy każdej rzeczy. To dotyczy tego czy. Zrobiłeś danego dnia trening, czy nie wiem, jadłeś tak jak chciałeś, czy dane nagranie poszło dobrze czy źle, czy te komentarze, które są w internecie, one są bardziej po mojej stronie, czy przeciwko mnie, czy szef mnie lubi, czy mnie nie lubi, czy żyje mi się dobrze z moją partnerką, czy nie. Bo to się wszystko składa na jakąś taką kupkę, którą można określić, nie wiem, dobrostanem, pojmowaniem samego siebie i tak dalej. I też mając okazję rozmawiać z wieloma osobami, które robią rzeczy ogromne i są bardzo inspirujące. no nie da się ukryć, że tak, że zasobność portfela nie jest miarą sukcesu, to jest bardzo trywialne, ale, ale faktycznie tak jest. I im zmieniają de facto z tą zamożnością portfela, to się to chyba tylko zmieniają, wiesz, klasy samolotów, którymi można podróżować i nie wiem, rozmiary mieszkań, ale, ale niewiele poza tym. Um, ale faktycznie to takie poczucie, że to, co robię, daje mi satysfakcję, i ja się czuję spełniony, i tak można rozumieć sukces. Rozgrywa się dosłownie pod głową, pod własną czupryną, między uszami, to się dzieje tylko tam. I są ludzie, którzy świetnie się mają, robiąc bardzo niszowe rzeczy, mając pełną świadomość, że to nigdy nie osiągnie sukcesu, i oni, oni w perspektywie roku czy dziesięciu lat częściej się uśmiechają niż trapią, a są ludzie, którzy po prostu mają dużo zer na koncie robią rzeczy, które z zewnątrz wyglądają na szalenie porywające, a wcale tacy nie są. Ale oczywiście jest też, no, są też ci drudzy, którzy robią te szalone, porywające rzeczy, e, osiągają sukces materialny i też mają sukces pod kopułą. To gdzieś też da się połączyć, jednak zbyt często wydaje mi się, że to, to tak łatwo jest utożsamić jedno z drugim i dać się, dać się ponieść, więc tutaj się zgadzam absolutnie. W sensie mi się, ja bardzo lubię to, co robię, bardzo lubię, że to jest często pojebane jakieś takie Ee, że nie spodziewałbym się, że ja wyląduję w tym miejscu. Miałem ogrom szczęścia w tym wszystkim i... i dużo rzeczy się złożyło tak, że, że, że to się udaje. Mam pełną świadomość tego, że wcale tak nie będzie zawsze. Eee. Super ludzi na swojej drodze spotkałem od, wiesz, od od ziomków, z którymi zaczynaliśmy robić YouTube'a, yy, których mogłem spotkać i, i gdzieś tam Nawzajem się pompować przez ludzi, którzy robią duże media i, i którzy też mi byli jakoś tam przychylni. Trochę też zaryć mordą, wiesz, o ziemię i zrobić jakichś słabych rzeczy, to pracować w różnych, miejsc, w różnych miejscach, zobaczyć, jak to wygląda, kiedy się pracuje w telewizji. Um... Kurde, no po prostu dużo rzeczy robi. W ogóle dla mnie chyba najbardziej radosne w tym wszystkim jest to, że dotychczas miałem możliwość robienia bardzo wielu rzeczy w ramach tego, co, co robi. I to jest, to jest super fajne. Nie wszystko było dochodowe, nie wszystko było dobrą decyzją, nie wszystko wyszło tak, jak miało wyjść, ale. Um, ale próbowałeś. Ale próbowałem i gdzieś tam to jest, gdzieś tam to jest taki, taki element, którym no po prostu miło mi się o nim, e, o nim myśli. I też myślę, że o, to się raczej jeszcze na razie nie, nie powinno e, kończyć. Nie umieram jeszcze. E, ale tak. No. Natomiast. Yy, tak na twardo myśląc sobie o sukcesie, jakbym tak miał szczerze, wiesz, nikt by nie patrzył i tak miałbym szczerze sobie, wiesz, popatrzeć w lustro i powiedzieć, czy ja osiągnąłem sukces, to powiedziałbym, że absolutnie nie. Yy, to dobrze. No, taka odpowiedź, taka, ta chyba jest tak lepiej myśleć że w sensie Zrobi rzeczy i, jest, i są yy, tak. okej, okay, ale w sensie nie czuję się człowiekiem. Nie jest, nie jest na szczycie twoich priorytetów. Nie. No. Chyba. Nie to chodzi. Nie wiem. Yy, nasunęło mi się takie pytanie. Yy. Ja też w tym temacie mogę trochę tam jak powiedzieć generalnie, ale mam, mogę powiedzieć tylko, że mam wrażenie, bo nigdy z tobą na ten temat nie rozmawiałem, ale kiedy e, kiedy nastąpił u ten moment, że poczułeś, że musisz, musisz e, zadbać o swoje zdrowie psychiczne, o ten swój dobrostan? Bo mam wrażenie, że, że jak tak na ciebie po prostu patrzę, no. to że miałeś jakąś ścieżkę Mm -hmm. Którąś, którą kiedyś podążałeś mm -hmm. i w jakimś momencie coś tam się zadziało. Nie wiem co. Tylko tak, tak po prostu jak obserwowałem sobie jakoś z boku. I poczułem, że po prostu chyba miałeś coś takiego, że, że musiałeś trochę o siebie zadbać i w ogóle to podejście do życia trochę ci się zmieniło. Mogę oczywiście się mylić. Na pewno nie miałem jakiegoś takiego momentu. To na pewno był proces. No nie, no nie mówię, że wiesz, z dnia na dzień tak się stało, tylko że gdzieś tam... Ja coś, coś, wiesz, jakoś po prostu życie, w którąś stronę skręciło. Kurczę, wiesz, co, jest mi trudno, bo chyba, chyba nie do końca się zgodzę z tezą, że ja jakoś super dbam o swoje zdrowie psychiczne. W sensie jest na pewno nie najgorzej, ale nie, nie czuję się osobą, która mm, powinna dawać przykład y, zdrowia psychicznego tak, w takim sensie, że wiesz. Um, mam zachowany work-life balance i to wszystko jest okej. Okay. Na pewno na pewno z wiekiem Pewne sygnały odbieram spokojniej i bardziej stoicko patrzę na to wszystko i myślę sobie, że jak ta jedna osoba krzywo na mnie spojrzała, albo jak ten jeden, nie wiem, deal mi nie wszedł, albo um, czeka mnie jakaś rozmowa ciężka przez telefon, to za tym czymś jest dalej życie. W takim sensie, że wiesz, póki nie rozmawiamy o sytuacjach granicznych, że ktoś mi tutaj dosłownie bliski umiera, albo. Albo dzieją się jakieś takie, takie rzeczy nieodwracalne, to naprawdę ten mail, to spotkanie, ten Zoom, ten deal, te pieniądze, gdzieś tam idą dalej. Podobnie też myślę, to na pewno jest związane jakoś z moim wiekiem. Podobnie też myślę o. Czy podobnie, to nie jest chyba najbardziej fortunne słowo, ale uspo, uspokoiłem się, zrozumiałem, że relacje w życiu, a przynajmniej większość relacji w życiu. Raczej ma swój koniec. W takim sensie, że kogoś się poznaje i to jest to może być twój przyjaciel, przyjaciółka, znajomy, znajoma. Też ta relacja ma jakiś taki swój cykl, że ona się mhm. zaczyna, potem się tworzy, ona ma jakiś swój pik, który może trwać raczej krócej niż dłużej. I potem ona jakoś się zwykle ochładza, w takim nawet nie pejoratywnym sensie, tylko że po prostu ona się, ona się trochę, wiesz, rozrzedza, nie wiem, masz super kumpla, z którym zrobiliście mega odpały, jak mieliście po 20 parę lat, no ale jak ma żonę teraz i trójkę dzieci i wyprowadził się za miasto, no to już nie ma odpałów, nie? Um, I to mi też dało jakąś taką, jakieś takie... co się myślę o tym spokojniej, że nie... Nie zachodzę sobie w głowę, że już na przykład ze znajomym, który, czy z przyjacielem, który już nie mieszka w Polsce, nie mam tak dobrego kontaktu, no to wiesz, to, to mnie jakoś nie, 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 nie rozdziera od wewnątrz, mm, tylko po prostu rozumiem, że tak jest. I, I te elementy, o których wspomniałem, gdzieś tam się z, pewnie spotykają i dają mi jakiś taki dystans do wszystkiego. Natomiast w robocie to nie powiedziałbym, że jestem. czy znaczy, wiesz, to, robota jest robotą, tak? To, okay. to, to tak, że u mnie robota wiesz, jest dużą częścią życia. Tak, ale y, tak jak właśnie ciebie teraz posłuchałem, to w zasadzie powiedziałeś mniej więcej to, o co mi chodziło. Okay. że To dobrze. Że właśnie jakby to jest takie kluczowe, że ze spokojem patrzysz na pewne rzeczy, które się po prostu dzieją. A czy ja no czasem rzucam kurwami, ale no to, wiadomo. Oczywiście, no jak każdy, ale. Y, ja na przykład, ja w grudniu skończyłem drugą swoją terapię w życiu, okay. bo y, teraz, jak tak z tej perspektywy, to będzie ponad pół roku temu, ale po y, ponad półtora roku temu y, no, po prostu miałem depresję, mhm. więc musiałem pójść do lekarza i poszedłem na terapię i leczenie wdrożyłem. I jak szedłem na terapię, to myślałem, że będę znowu musiał przepracowywać jakieś rzeczy w stylu, wiesz... Nie wiem, rodzice na mnie krzyczeli albo coś w tym rodzaju. I wiadomo, też się pojawiło, bo większość naszych problemów zawsze wychodzi z domu i mm. tego się z tym się nie wygra. Ale zobaczyłem, jak bardzo potrzebuję sobie przepracować relacje mm. z ludźmi. Bo ja, to wynika oczywiście też tam z jakichś młodzieńszych rzeczy, ale miałem bardzo często tak, że ja bardzo osobiście odbierałem, na przykład, że ktoś do mnie nie, nie zadzwoni. Na przykład na urodziny, nie? Myślę okay. sobie, kurde, no ja do Karola co roku dzwonię na urodziny, no okay. on nigdy nie zadzwoni uh -huh. Teraz łatwiej zapamiętać uh -huh. ta y koalicja 13 grudnia, łatwiej zapamiętać. Okay. Ale tutaj oczywiście sobie żartuję, ale chodzi o to, że wiesz, jakoś to mnie, że, że nie wiem, że ja staram się z kimś utrzymać uh -huh. kontakt, ktoś, ktoś nie. Albo Jakoś zapraszam na piwo od trzech miesięcy, a ktoś ciągle nie ma czasu. I to mnie mm. osobiście tak wiesz. Mm -hmm. kurden. No dlaczego? Dlaczego nikt mnie nie lubi? Mm -hmm. a, a zobaczyłem, że y, ja nie mogę oczekiwać od ludzi tego, że oni się będą zachowywać tak, jak ja chcę. Mm. I to było bardzo ważne, jak ja to, jak ja to usłyszałem i jak mm. ja to zrozumiałem. Jest mi od tamtej pory o wiele lepiej. Oczywiście, no czasami mnie wkurwia, że ktoś do mnie nie odzwoni, nie? Bo uważam, że to. To jest nieładnie, mhm. ale, ale ogólnie jakoś mnie to tak nie boli i nawet to, że nie wiem, nie mam tylu przyjaciół, co bym chciał mieć, okay. w sensie przy, przyjaźń to jest też bardzo duże słowo, tak? mhm. pewnie dużo ludzi ma jakieś wyobrażenie w ogóle przyjaźni, nasze pokolenie oglądało sobie przyjaciół czy jakieś inne rzeczy i myślało albo entourage na HBO i myślało, że to taka paczka, to są twoi przyjaciele. A to też nie o to chodzi. Ja się na przykład dzisiaj cieszę, że mam przede wszystkim jedną przyjaciółkę, taką prawdziwą, że wszystko, czyli moją żonę, uh -huh. tak? E, z którą mogę i się śmiać, i płakać, i gadać o pierdołach, i gadać o rzeczach poważnych, iść na piwo, i wszystko. Więc to to wiem. I nie wiem jak ty, ale ja na przykład mam problem tak ze zdefiniowaniem przyjaźni takiej, no po, poza tym, tą jedną relacją, o której mówię. Mi jest trudno powiedzieć, czy uh -huh. na przykład ten mój ziom to jest mój przyjaciel. Uh -huh. Jakoś ta, tak mam. Ciężko mi tak, uh -huh. jest y, tą, gra, tą granicę Gran znaleźć, kiedy możesz kimś powiedzieć, że jest twoim przyjacielem. No, to ja mam podobnie i y, dużo mi dało, jak się przestałem nad tym zastanawiać. Uh -huh. Po prostu. Y, jeżeli oczywiście dla kogoś jest to ważne, żeby określać relację y, nazwą taką albo inną, to, 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 no, to spoko. Jakby Parę razy musiałem zagrać w tę grę w takim sensie, że musiałem, musiałem zdefiniować, co jest, co jest przyjaźnią, a co, a co nie, ale dla mnie chyba nie ma to aż tak dużego znaczenia, jak, jak się coś nazywa, tylko czym to coś faktycznie jest albo nie jest. Więc, jak mówisz, wiesz, jak wspomniałeś wcześniej o tym, że, że dzwoniłeś do mnie na, na, na urodziny, a ja nie dzwoniałem. Totalnie to, totalnie to, jakby znam ten, znam ten stan, bo ja faktycznie nie jestem człowiekiem, który e, jakby dzwoni i pisze do, do e, osób na, na urodziny. Ja w ogóle sam mam do swoich urodzin bardzo taki stosunek... E... No poza tym, mówmy się, nie wiesz, w którym roku ślub wziąłeś, no to co będzie się tam... Nie, nie, wiem, nie wiem, w którym roku ślub wziąłem. Nie, ale tak zupełnie serio, bez ironizowania. Ja akurat z, z, z urodzinami mam, z urodzinami znajomych, wiesz, tam bliższych, dalszych, no to mam tak, że... No, nie do końca o nich pamiętam. Natomiast też nie wymagam, szczerze mówiąc, żeby ktoś pamiętał o moich jakoś wybitnie. W sensie, się, no, jakby moja żona nie pamiętała, to byłoby mi przez chwilę pewnie przykro, ale myślę, że dałbym sobie z tym radę. Eee, ale ja też jakoś na urodzinie. W sensie, dla mnie urodziny są trochę pozbawione spontaniczności. Mhm. Może to z tego wynikać, że jakby spoko jest zrobić imprezę, ale też. Kiedy... Przez imprezę mam na myśli wiesz, spotkanie, cokolwiek, coś się takiego dzieje, tylko że jeżeli to się musi zadzieć akurat teraz, nie? Ja mam rodzinę w październiku, to masz w grudniu. No to są najpiękniejsze polskie miesiące, nie? Prawda. To, więc, nic nie wtedy półce. robić, spotkania. Więc jak ja sobie myślę o swoich rodzinach, to ja mam tak... Wiesz, no zdroszczę wszystkim, którzy mają w lipcu, w sierpniu, w czerwcu albo maju, nie? Też bym chciał mieć kurwa urodziny w czerwcu. To bym po prostu... Więc tak wracając, dla mnie... Yy... Taka instytucja, jak wiesz, gdzieś tam pamiętanie o takich rzeczach jak u rodziny u innych osób prawdopodobnie jest jakoś związana z tym, że ja nigdy ich za bardzo sam nie obchodziłem i nie było to dla mnie istotne. Ale wracając do tych, do, do tych relacji, no to to jest kurcze. To jest o tyle. Hmm, z mojej Ja mam z tym problem, bo i po trzydziestce te relacje na pewno mi gorzej przychodzą, w takim sensie, że no nie mam jakoś jakiegoś szerokiego wachlarza nowych znajomych, których się jeszcze, wiesz, w czasach chwili poznawało się ludzi po prostu, bo tam... Szedłeś w sobotę na imprezę i w niedzielę miałeś pięciu nowych znajomych. Poznawałeś po prostu znajomych, tak. I do poniedziałku trzech z nich już nie było twoimi znajomymi, bo coś, wiadomo. Chwila była chwilą. Jedynym takim miejscem na ziemi. Um, po pandemii się bardzo dużo zmieniło. E, a do tego, kurczę, powiem ci, że... Może dlatego, że moja praca polega na przez jedną część tygodnia, gadaniu z Włodkiem o różnych rzeczach, a przez pozostałą część tygodnia, na gadaniu z ludźmi, których nigdy wcześniej nie widziałem i spotykam na godzinę, dwie, trzy i sobie tutaj rozmawiamy, to ja mam wrażenie, że moje takie social batteries się wyczerpują. I jak wracam do domu, to chyba. Yy... Dobrze jest mi po prostu pospędzać czas I z żoną i nie wiem, pooglądać I jakieś i oczywiście, i pooglądać jakieś rzeczy, a niekoniecznie jeszcze e, podgrzewać ten płomień i szukać jeszcze relacji. E, i, I to może trochę, to, ale to, to jest taka moja robotnicza, ro, nie, nie robotnicza, robocza analiza, która, która może nie mieć absolutnie sensu. Mm, wiesz, bo w żaden sposób no. tutaj nie chciałem. Y z wyrzutem. Ależ absolutnie. Bo właśnie chodzi o to, że ja przestałem, przestałem czegoś, cokolwiek oczekiwać. Ja na przykład, moja żona się zawsze dziwi, czy generalnie ludzie się ogólnie dziwią, że ja dzwonię do, do ludzi na urodziny. Mhm. E, I ja dzwonię zazwyczaj z dwóch powodów. Mhm. Pierwszy to jest taki, żeby pokazać ludziom, że przez telefon jeszcze można rozmawiać, <laughs> a nie wrzucać życzę puste życzenia na fejsie, albo, mhm. albo coś w tym rodzaju. E, a dwa... Lubię myśleć o tym, że, że pokażę tym osobom, że w jakimś stopniu o nich pamiętam mm -hmm. e, i że sprawię im tym jakąś przyjemność, że bądź, że im się zrobi miło. I naprawdę nie oczekuję niczego, niczego więcej w tym momencie, tylko po prostu to, że jak ktoś mi powie o rany, to ktoś jeszcze dzwoni ojej, jak miło w ogóle, że mm -hmm. pamiętałeś. A ja powiem no, pamiętałem. Nie mam osoby, z którymi na przykład rozmawiam tylko raz w roku, jak dzwonię do nich na urodziny. Mm -hmm. Inaczej, ktoś tak ojeju, to już ten dzień w roku że dzwonisz, czyli jestem już starszy, bądź starsza. Okay. I to jest dla mnie spoko i nie mam z to, tym problemu. Rozumiem, że dzwonisz do dużej liczby osób na urodziny. Znaczy dużej. No nie, nie dzwonię wiesz, niż dziesięć. No myślę, że może tak być. Dzwonię, dzwonię do ludzi po prostu, wiesz, okay. których których lubię na pewno. Na, na pewno nie dzwonię wiesz, do kogoś, kto, kto mi zala za skórę, nie będę do niego dzwonić na urodziny, okay. ale ludzi, którzy jakoś się w moim życiu pojawili i o których wiem, kiedy mają te urodziny na mm -hmm. przykład. Rzeczywiście to nie jest tak, że ja to wszystko pamiętam. Nie, no ja w... korzystam z dobrej z technologii i zapisania sobie w kalendarzu, e, ale, ale tak, no czasami wiesz, widzę, o, on ma urodziny, ale w sumie w sumie tak nie gadałem z nim trzy lata, nie? No mm -hmm. to tam w sumie po co. Ale czasami lubię, lubię zadzwonić. No wiesz, no, my się długo nie widzieliśmy, mhm. długo nie gadaliśmy, ale mam wrażenie, że chyba. Jakoś się tam lubimy. W sensie inaczej byśmy się pewnie dzisiaj nie spotkali. Mm. E, więc e, nawet jak nie gadamy na co dzień albo na przestrzeni trzech lat, to jeżeli mm. mogę, nawet jak nie odbierzesz, to wiedz, że jeżeli dzwoniłem w październiku, to był znak, że pamiętam. <laughs> okay. Że To jest jakiś znak, że ja jeszcze żyję, i pamiętam o tobie mm. i cię lubię. Nie? E, bardziej bardziej w tym sensie. I to jest dla mnie dla mnie bardzo spoko. A to, że na no, mojej prawie nikt nie pamięta, nawet moi, moja rodzina często moich urodzinach nie pamięta, mm. to w pewnym. Do, do pewnego momentu było mi z tego powodu bardzo, mm. tak wiesz, serio, ale chyba odkąd sobie to trochę przepracowałem, to już tak trudno, nie pamiętają, nie? Może na pogrzeb przyjdzie kiedyś. Też to pewnie nie chcę bardzo terapeutyzować, yy, czyli nie robić tego, na czym się nie znam, ale, yy, ale to pewnie jakoś pokazuje, że nie dostajesz tego, na czym ci zależy, nie? No tak, 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 to właśnie Taki było, z tym, dość było, było, sposób. było z tym związane i to właśnie, wiesz, po, chodzi generalnie o to właśnie, żeby nie oczekiwać od kogoś, yy, co ty chcesz, uh -huh. bo tego nigdy nie dostaniesz, tak, hmm. Cze, y, ja sobie, oczywiście to nie jest tak, że już sobie to przepracowałem i jest wszystko super, ja to jeszcze cały czas układam, ale bardziej przyjmować to, co dostaję, a niekoniecznie mhm. użalać się, że nie dostałem czegoś, nie? A okay. jeżeli na czymś bardzo mi zależy, to żeby ja to komunikować. Dlatego, okay. na przykład, jak mam jakiś takich, nie wiem, kumplik i zaczęło mnie po pewnym czasie wkurzać, że nie mogę się z nimi, wiesz, yy, nie wiem, umówić na piwo, mhm. to zamiast się wkurzać, że się z nimi nie, spotka nie mogę spotkać to się na z piwo, nimi to, po, to prostu. po prostu im powiedziałem, wiecie co, bo dawno się nie widzieliśmy i mnie zaczęło już naprawdę bardzo irytować, że nie mogę się mhm. z wami spotkać. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie wierzę, że nie znajdziecie, kurde, wolnego dnia, powiedzmy za trzy tygodnie. Wpiszcie sobie w kalendarz i układajcie sobie swój harmonogram pod ten dzień. I nagle się da. Mhm. Więc to jest, wiesz, to faktycznie było tak, jak ty powiedziałeś, na pewno nadal tak częściowo jest, ale to jest kwestia ułożenia sobie po prostu paru rzeczy i zmiany, zmiany mm. podejścia. A, absolutnie się zgadzam. Ja y, sobie też <laughs> y, ja sobie też myślę o tym czasem, że jeżeli się z kimś y, nie widuje długo, nie wiem, zdefiniuję długo. Y, to sobie myślę, że może po prostu ten ktoś się nie chce ze mną widywać i. I też to zaakceptowałem w pewnym momencie i żyję sobie dalej. Tak, to o was mówię. Dranie. Ja, ja, ja na pewno zauważyłem, że yy, czy, jeżeli będziesz chciał i yy, możemy się kiedyś gdzieś, gdzieś ustawić, wiem na pewno po tym, jak, jak szybko odpisujesz na wiadomości, że nie będzie to prosty proces. A co, wolno odpisuje na wiadomości? Nie, no tak średnio po, po dwóch dniach zazwyczaj, bo odpisywałeś chyba, tak. ale to, to tak mówię, wiesz... Czysto, czysto informacyjnie w żaden sposób nie, nie ten. E, Mogło tak być. I no wiesz, są ludzie, którzy mi do mnie od mi odpisują po dwóch tygodniach. Nie? No okay. to tacy też są. E, ale, ale to spoko, każdy ma swój jakiś tam e, rytm. E, I kończąc już trochę ten temat, bo nie chcę, żebyśmy gadali o tym, czy się spotkamy na piwo, czy nie, hmm. ale gdybyś, gdyby co, to ja zawsze. Okay. Więc tak. A tak trochę wychodząc od tego właśnie, co o czym rozmawialiśmy, to. Yy, Ważna jest dla ciebie rodzina? Która? A ile ich masz? No, dwie, co najmniej. Mówię o tej... Trzy nawet, można powiedzieć, bo mam swoją rodzinę. Rodzinę, mam, którą tworzysz? Mam swoją rodzinę, którą tworzę i mam rodzinę Karolinę. Okej. Okay. Można powiedzieć, że są sposób. trzy rodziny. Nie, bardziej chodzi mi głównie o tą twoją i tą twoją, znaczy tą twoją, w sensie yy, tą najstarszą twoją mhm. i... No i to, co tworzysz. Chociaż tak ogólnie mów, bardziej chodzi mi o rodzinę po prostu. No, czy jakby instytucja rodziny jest ważna w twoim życiu? No trochę jest mi trudno odpowiedzieć, że nie. Natomiast wydaje mi się, że nie mam takiego mm, ortodoksyjnego, twardego pojęcia rodziny, jak, jak pewnie jakaś część osób ma, jak rodzinę postrzega. E, in, inaczej patrząc, Jestem sobie w stanie wyobrazić życie z dala od rodziny? Nie przeraża mnie na przykład ta myśl? Mm -hmm. Co nie oznacza, że nie lubię swojej rodziny, czy coś takiego. Nie, nie, to w ogóle jest coś. To, to bardziej się wiąże teraz z tym wątkiem, który poruszyliśmy wcześniej, czyli że dla mnie ta wizja nieistnienia czegoś, czy końca jakiejś relacji, a rodzina to też są relacje, nie napawa mnie jakimś takim. E, czy to smutkiem, czy lękiem, czy czymś takim. I... Więc rodzina jest dla mnie ważna, yy, ale jak ją... Ale co takiego bardziej... Inaczej, zapytaj, czy rodzina jest dla mnie ważna. No rodzina jest dla mnie ważna, oczywiście, że jest dla mnie ważna, w takim sensie, że wiesz, trudno jest mi sobie wyobrazić nie zajmowanie się problemami, nie wiem, osób, które, z, z którymi się wychowywałem i tak dalej. To trudno jest mi sobie, nie, nie, nie wiesz, nie, jakoś się z nimi nie, nie widywać raz na jakiś czas, mimo że jesteśmy, yy, że tam wystrzeliliśmy się do Warszawy, a cała moja rodzina mieszka w małopolsce. Um. Ale nie jest. To, ale wydaje mi się, że mogą być ludzie, którzy mają dużo bardziej ortodoksyjne podejście do rodziny niż ja. To, że, że nie należy do osób, które wiesz, rodzinę kat kategoryzują tak mega nadrzędnie. Mhm. Ja mam myślę, że podobnie. Dodam tylko, że dla mnie turboważna jest ta moja, ta moja własna, własna rodzina. W sensie no ta, ta wiesz, którą ja tworzę. Mhm. Y my mamy y podobny. Y Podobny model rodziny, czyli dwójka plus pies, i, i dla mnie to faktycznie jest taka, taki mój krąg, no, który jest dla mnie po prostu na pierwszym miejscu, tak? który wszystko co robię, nawet rzeczy, które robię dla siebie, są niejako połączone z tą, z tą małą grupką. Ludzko-zwierzęcą. Mm. Tak, bo jak robię coś nawet dla siebie, to robię na przykład to po to, żeby być szczęśliwy, a jak jestem szczęśliwy, to automatycznie ludzie, którzy są koło mnie, są też szczęśliwi mm. i tak dalej. Tak samo, jeśli chodzi o jakieś tam dbanie o zdrowie i, i różne tego typu rzeczy. Może to było takie banalne pytanie, czy rodzina jest ważna, tylko chodzi mi po prostu o to, że widzę też po znajomych, na przykład, jak się albo po innych ludziach, jak się odwracają od. Od rodzin, tylko bardziej to może od tych wiesz, tam nie wiem, rodzice, rodzeństwo mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Nie mamy własne sprawy, spadajcie. Okay. Też czasami tak mam. Już mnie po prostu niektórzy irytują i muszę od nich odpocząć, nie? Mm. Ale też y tutaj znowu wrócę na przykład do mojego jakiegoś tam procesu y terapii. Y bardzo długo ja na przykład miałem coś takiego, że chciałem w pewnym momencie życia powiedzieć y moim rodzicom, co mi zrobili tam w, w, mhm. pewnych, w pewnych momentach życia i jak bardzo mam do nich żali w ogóle i chciałbym, żeby mnie przeprosili i tak dalej. I w tym moim procesie, który w tam w, w poprzednich miesiącach yy, trwał, i który tam sobie jeszcze tam gdzieś tam trwa, doszło w taki, do takiego momentu, że powiedziałem sobie: nie potrzebuję tego. Oni są, jacy są, ja to akceptuję. Tak? Może mi się to podobać bądź nie. Ale akceptuję to. Nie mam, nie mam potrzeby, chyba, już takiej, żeby oni mi coś mówili, bo to i tak nic nie zmieni. Moi rodzice, pewnie, tak jak, tak jak i wiesz i u ciebie, czy u Karoliny, to nie są ludzie, którzy mają 30 lat, tylko hmm. ludzie, którzy mają, mają już, nie wiem, 70 albo więcej. Więc raczej ludzie się przy 70 nie zmieniają. Hmm. A doszedłem do takiego wniosku, że cokolwiek się żeby to była jasność, u mnie nie było jakiejś, wiesz, nie wiem, patologii pod tytułem, że ktoś mnie bił albo coś takiego, yy, ale myślę, że większość rodziców, nawet jak, yy, nawet jak ludzie myślą sobie, że rodzice ich tam, nie wiem, skrzywdzili swoim zachowaniem, to nie robiło tego celowo. Mhm. Bo to jest wszystko powielanie po prostu jakiegoś schematu, który ludzie znają. To jest między innymi jeden z powodów, dlaczego zdecydowałem, że nie chcę mieć dzieci. Okay. Bo boję się, że mógłbym powielić schemat. Mhm. Bo to możesz się starać go nie powielać, a siłą rzeczy... Nawet na psa też czasami, jak się wkurzę, to się wydrę. Mimo, okay. że nie chce nie? Ale okay. po prostu coś bierze górę. Okej. Okay. Więc to bardziej takie było pytanie, wiesz, czy... Yy, czy po prostu rodzina zajmuje w twoim, w twoim życiu miejsce. Jakieś takie wyższe niż niższe, nie? Bo tak hmm. jak mówię, są ludzie, którzy po prostu... Tak im się życie potoczyło, że tą rodzinę gdzieś tam po prostu olali, i ją wypchnęli ze swojego hmm. życia i, i tak nie, dalej. Nie, 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 to absolutnie u mnie rodzina zajmuje na pewno ważne miejsce, ponieważ ja mam pełne serce akceptacji do, do moich rodziców i im dłużej żyję, tym bardziej widzę, jak bardzo jestem, zachowuję się tak jak tak jak oni byli. I też im dłużej żyję, tym więcej widzę w tym pozytywów mm -hmm. niż negatywów. W sensie dużo bardziej widzę te pozytywne cechy, nawet jeżeli wiem, że, nie wiem, mój ojciec jakichś dziwnych sformułowań używał, czy jakiś wiesz tam, wiesz. Wie, wiesz, jak to jest, jak, jak widzisz swoich rodziców, to widzisz. Coś, u nich, cię, coś nie, cię wkurza widzisz i widzisz u nich tylko tak, ten On dziwnie kurwa tą zupę je, nie? Ja to jak toś tak siorbie, nie? I potem... Znowu solisz. Wiesz, ty masz 20 lat, patrzysz na starego i stary tą, tą, tą zupę tak dziwnie siorbie, potem ty masz 40 lat i siorbiesz tak samo. I myślisz sobie w środku jedzenia tej zupy, ja pierdolę, nie? W sensie aha. I. Doszedłem do takiego, do takiego stanu. Nie, nie wiem, czy doszedłem, czy to jest jakiś tam proces cały czas, ale jestem przepełniony akceptacją, jeżeli chodzi o moich rodziców, i zdecydowanie więcej widzę w tym od siebie, że przejąłem po nich cech, z których jestem dumny, i, mhm. i zadowolony, i podobnie z rodzeństwem, że, że to są ludzie, którzy gdzieś tam zaczynali. E, robić, tworzyć swoje życia w małej miejscowości raczej zajmując się rolnictwem. Teraz wszyscy mamy szansę robić m, rzeczy trochę inne, i to jest e, i to jest spoko, i każdy z nas ma, ma swoje życie. E, więc, więc dla mnie w takim sensie rodzina jest super ważna. Nie, Jakby nie mam takiego. Czasem, czasem patrzę na ludzi, którzy o rodzinie myślą tak, że no nie wyobrażają sobie, żeby nie wiem, co dwa, trzy dni nie zadzwonić do swoich rodziców i z nimi nie, nie przegadać jakichś rzeczy. Ja tak nigdy nie miałem. Nawet jak byłem młodszy i ta wiesz, bezpośrednia pomoc od rodziców była dużo bardziej niezbędna no, nie mnie. Pieniądze mi dawali na, przykład na życie i tak dalej. To ja tak nigdy nie miałem. I gdzieś tam ten gen samodzielności yy, starałem się uskuteczniać bardzo szybko. Ale teraz z perspektywy czasu tylko bardziej widzę te takie rzeczy, które były głębiej, nie? Czyli właśnie no, geny, zachowania, no, to, 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 co gdzieś tam się yy, odkłada. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, że sam jestem już na tyle starszy, że, to, że, to, że zaczynam przypominać ojca, nie? Po prostu zaczynam się zachowywać jak stare i śmiesznie jem zupę. Yy, I to jest ok. I wiesz, ja nie widzę na przykład u rodziców Karoliny tego, co ona widzi w sobie w kontekście y, jej rodziców, no ale wiadomo, no, każdy ma swoich rodziców i tylko tyle. Mhm. A teraz pytanie z innej beczki. Mhm. E, jak ci jest jako, jako, opi jak, jako bycie opiekunem psa? Jak, jak, bardzo, jak bardzo to zmieniło twoje życie? Nie mówię tutaj, że w jakiejś mhm. mogłem pospać dłużej. No, to mi akurat nie przeszkadza. Czy, ja czy jestem jakiś tego typu klimatu. Raczej, raczej, jest, ja naturalnie raczej jestem człowiekiem, który wstaje wcześniej niż później. E, jeżeli wstaję później, no to wynika to tylko z faktu, że z jakiegoś powodu nie mogłem pójść, wystarczająco wcześniej spać. Ale mój naturalny rytm jest taki, że ja to bym wstawał, wiesz, o, o, o siódma, to najpóźniej. Nie przed siódmą to jest nie mam z tym problemu. E, więc to jest dla mnie ok. E, bycie opiekunem psa. Hmm. Ja bardzo lubię swojego psa, bo on nie jest yy... nie jest nijaki. Mhm. Jest bardzo jakiś. Yy, ma swoje zdanie. Yy... Cieszę się, że mamy psa od małego i to i że to nasz, nasz, nasz pierwszy wspólny pies, który, którego mogliśmy gdzieś tam wychowywać od szczeniaka i, i trochę nam na tym zależało. Do tego mamy psa z hodowli. Może gdzieś tam mogliśmy się zajmować tak, bo baliśmy się, nie? Jak, jak to jest wiesz, mieć psa i Chcieliśmy to zrobić względnie dobrze, mniej lub bardziej. Um, u nas jest taki układ, że ja jestem. Ja jestem oczywiście szefem stada, co prawda. No ale. Czy Ramen kocha bardziej Karolinę? No tak, no i ja to akceptuję. Mhm. Słucha się bardziej mnie, ale kocha bardziej ją. Nie? W sensie, jakbyśmy się rozeszli w dwie przeciwne strony, to pobiegłby za nią. No wiem, rozumiem. No, um, więc żyjemy sobie na takich zasadach yy, wzajemnego, wzajemnego, względnego szacunku i niewkurzania się nawzajem za bardzo. Nie zmieniło to mojego życia jakoś diametralnie. Znaczy, jeżeli już zmieniło, to tylko na plus. No bo właśnie te wyjścia, yy, wymuszony ruch, nie wiem, jakby jak myślimy sobie o weekendzie, no to właśnie myślimy o tym, czy nie pojechać gdzieś tam do lasu i się przejść z psem i to jest spoko i, i też e, poznawanie dzielnicy nowej, w której mieszkamy z psem jest dużo łatwiejsze niż gdybyśmy psa nie mieli, no bo jak masz psa, to wychodzisz na spacery, poznajesz ludzi, nagle coś, to są twoi sąsiedzi, widzisz ich codziennie rano i nagle masz ziomków na dzielni, nie? No to jest zawsze um, to jest zawsze spoko. Mm. Nie jestem psiarzem. Nie stałem się psiarzem. Mhm. E, nie, nie jestem takim człowiekiem, który... Dla którego pies jest jak dziecko? Tego nie mam w sobie? Mm. A Karolina? Nie wiem. Nie wydaje mi się mm -hmm. też, że. Pies jest na pewno dla niej bardzo ważny. Pewnie ma bardziej emocjonalny stosunek do niego niż ja, ale, ale nie, nie, nie sądzę, żeby to była ta sama kategoria. Natomiast y, Natomiast, y, dla mnie pies jest takim. Bardzo, bardzo dobrym towarzyszem przygód, i możemy, wiesz, porobić sobie razem fajne rzeczy. I, I kiedy jemu jest dobrze, to mi jest dobrze, i wiesz, to się tam super dopełnia. I gadam do niego, oczywiście, wiesz, i to te wszystkie pojebane rzeczy, które robią psiarze, ale, ale myślę, że takim psiarzem korowym, takim, takim który przekroczył jakiś Rubikon i y y y całe życie gdzieś tam zajmuje się psem i ten, trochę się jak, jak taki nadopiekuńczy rodzic, to, ch to chyba nie jestem i wydaje mi się, że, że, że nie będę. Co nie zmienia faktu, że do weterynarza jeżdżę zwykle ja. Znaczy prej zawsze jeżdżę ja. Jeździmy, co, złego, co złego to ja. Karolina my we dwójkę dobra. wszędzie, no bo mamy takiego psa, że, że wymaga zawsze opieki dwóch osób. Okay. Y ja zapytałem o to też tak trochę... Z w kontekście mnie samego, bo na przykład mhm. ja widzę, jak to moje życie zmieniło. Już nie mówię o tym takim wiesz, czy. A co na przykład? Wiesz co, podejście w ogóle do, jakby do, do samego życia, to trochę mi zmieniło. Okay. I do, do ludzi, ja stałem się trochę o wiele bardziej otwarty. Głównie to jest ze względu na to, że mamy psa problemowego. Mamy mhm. psa lękowego, reaktywnego i parę jeszcze innych przymiotników, można by mhm. tutaj wymienić. Jakbym miał komuś zobrazować to y, życie z naszym, z naszym psem, to jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, że powiedzmy, że dziecko, jakby, jakbyśmy mieli dziecko z spektrum autyzmu. To... Mm. Więc to automatycznie wymusza na tobie zmianę postrzegania pewnych rzeczy, które cię otaczają. Mm. Tak? Więc jakby to mnie bardzo otworzyło y, na ludzi, ale bardziej niż na ludzi, to mnie otworzyło też na zwierzęta. Właśnie. Ja, ja czuję się z tego powodu bardzo szczęśliwy, że ja zacząłem inaczej postrzegać naturę. Bardziej zacząłem ją postrzegać tak, jak ją postrzegałem, będąc dzieciakiem. Bo jak, jak byłem dzieckiem, to wiesz, ja kochałem różne i wiesz, to, co się dzieje, czytałem o tych wiesz, ptaszkach, roślinkach, i tak dalej, a potem w pewnym momencie to gdzieś tam zginęło. Mówię, człowiek poszedł do szkoły i kazał mu się uczyć o komórkach i tak dalej. To, to już mu się nie chciało. A to mi po prostu, wiesz, no, łeb mi się otworzył bardzo i ja nagle z, się zorientowałem, że oczywiście psa mam na co dzień, więc jakby ten gatunek jest mi najbliższy i też tak jakoś tam uczuciowo powiedzmy, mm -hmm. ale pokochałem po prostu jakby, jeżeli mam y, kontakt z jakimś innym zwierzęciem, kot, z koniem, z krową, cokolwiek, mm -hmm. to jest po prostu to mi takie wow, wiesz, że... Y, Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jak mam y, do wyboru spotkać się z jakimiś takimi wie, zwykłymi znajomymi, albo na przykład w tym samym czasie pojechać, kurde, głaskać alpaki albo krowy, to pojadę w to drugie miejsce, mhm. ja Jakoś tak. Y, zacząłem też czytać dużo o zwierzętach. No o, moja, moja żona też zaczęła się zajmować trochę psami, bo zaczęła się tam zajmować zofarmakognozją stosowaną, więc to też tam trochę innych rzeczy y, się człowiek dowiaduje. I to mi poszerzyło spojrzenie w ogóle na świat. Okej. Okay. Takie wiesz, że ja widzę, jak zwierzęta bardzo są, może inaczej, jak my jesteśmy do tych zwierząt podobni. Mm. E, tylko, że zwierzęta nie knują i mm. za plecami nic nie gadają i nie robią. Wiesz, pokazało mi to też coś takiego, że skoro zwierzę może być tak otwarte i takie, wiesz, pełne emocji, uczuć jakichś i, i w ogóle budowania relacji też, to kurde, ja tym bardziej mogę, nie? Mm. Więc to jest, to jest fajne. I to bardziej w... właśnie pod takim kontekstem trochę spytałem. Ja, ja zdecydowanie stałem się tym psiarzem, o którym uh -huh. ty gadasz. E, ale jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze. Super. I też, e, też na przykład, po, wiesz, no, na jest tak jak mówię, problemowy, problemowy, chociaż to problemowy bardziej dla zobrazowania jest, to nie jest tak, że ja ją postrzegam jako problem. E, przez długi czas nas to bardzo wkurzało. I dużo rzeczy nas bardzo bolało, że nie możemy pewnych rzeczy robić, albo musimy robić je tak, a innie inaczej. I doszliśmy do ściany, i w pewnym momencie po prostu to zaakceptowaliśmy. I życie stało się łatwiejsze. Okay. I to jest też to, co ty mówiłeś o tych relacjach, że po prostu akceptujesz to, jak niektóre rzeczy się dzieją. Mm. I na przykład w tym kontekście pojawienie się psa w moim życiu sprawiło, że stałem się trochę lepszym człowiekiem. Mm. Dlatego też chcemy drugiego psa. Okay. Ale, ale, ale to nie wcześniej niż za jakiś rok Bo raz, że musimy na, Trochę naprostować pod niektórymi względami yy, naszą, naszą obecną towarzyszkę Musimy się na to przygotować Życiowo, finansowo, bo chcielibyśmy też Teraz psa z Mam już nawet hodowlę wybraną A jaki, jak, jaki jest? Yy, Tolera To jest yy, Wpisz sobie Przez duck, jedno L? Przez dwa chyba Wpisz sobie Toler, yy, Duck Toler Retriever to zobaczysz takie rude. O Boże, a wygląda trochę jak ten, jak, jak taki rudy border collie. Troszkę, nie? Czy nie? Bardziej jak taki yy, golden rudy, no. A taki jest ale jest mniejszy, nie? To tak, taki do kolenka, wiesz? No właśnie, dlatego tak przez, przez bardzo, bardzo piękny, super. A jakie, co one robią w życiu? Wiesz co no one robią? Są... Informatyka, YouTubery, co tak. robią? <laughs> Wiesz co one są obecne na Czy one były jakoś. Wszystkim. Czy miały jakieś, jakieś, jakąś pracę w sensie. W takim tak, one po czego bukaczki latały, które były upolowane. A, czyli zestrzelone, spada z nieba. Tak. on przynosi w pysku. Okay, tak, no jest nawet, je, nawet jest taka forma sportu w ogóle dla tej. dla grupy, dla re generalnie. Albo tutaj... Daktoler, no tak, tak no to wszystko ma. E, mhm. dla, dla tej grupy, która się nazywa Damis, mhm. I to polega na tym że się właśnie psom w jakieś zarośla i takie rzeczy rzuca mhm. e, i one muszą to przynieść. Okay. I na gwizdek i tak dalej, i tak dalej. Okay. Uczestniczyłem właśnie w takim, jednym w takim jednym treningu, jak poznawałem e, potencjalną, e, znaczy poznawałem matkę potencjalnego szczeniaka, którego byśmy kiedyś brali, okay. bo ta hodowla jest pod Lublina, ale przyjechali to oni tu pod Warszawą trenują o, z taką jedną naszą zaprzyjaźnioną behawiorystką. No, i poznałem: jest super pies, naprawdę. Okay. Fajne psy, i właśnie oni, mają, oni mają, ta hodowla ma dwie suki, i jedna z nich niedawno y, się oszczeniła. Jak widzimy na jakimś Instagramie, wiesz, jak te, te kluchy, uh -huh. wiesz, nagle otwierałem oczy, potem zaczynałem ladać, Ja tylko tak. Nie. Wyłącz to. Nie mogę okay. tego oglądać. Nie? Okay. Po prostu... Jakby było, ja to, co to właśnie tak trochę żartuję, że z pierwszym psem moja żona mi wierciła dziurę w brzuchu i to chyba z pół roku, jak nie lepiej. Okay. To teraz to ja. Okay. Ja mówię, ja już chciałbym, ja chciał, nie? Ale oczywiście podchodzę do tego odpowiedzialnie i wiem, że to nie jest tak, wiesz, na hop Wiemy, ile wydajemy na psa miesięcznie teraz i jakbym miał mieć drugiego, bo my jeszcze, wiesz, no my jeszcze karmimy barfem, to uh -huh. już w ogóle... Właśnie miałem pytać, czy jesteś ciąg tak, ciągle Tak, tak, bardzo. zmieniliśmy to trochę, bo od, od czasu, kiedy o tym kiedyś rozmawialiśmy, to potem przestaliśmy. Okej. Okay. Bo, bo my mieliśmy takim, wiesz, no jedzeniem mięsem, wiesz, human grade, wiesz, kupowanym uh -huh. na, na bazarze, ale tam też mogą być różne rzeczy, no bo ludzie raczej nie jedzą tego mięsa surowego. To tylko prawda. wszystko gotują albo nie? pieczą. No tak, więc, więc okazało się, że Miko złapała jakieś robale okay. i potem przestaliśmy, przeszliśmy na puszki ale drogie puszki są, dobre puszki są cholernie drogie i policzyliśmy i zorientowaliśmy się, że barw jednak byłby dla nas tańszy mhm. i po prostu zamawiamy catering. Okay. I wiesz, zamawiamy tam raz w miesiącu. Czy w sensie coś w stylu przy coś takiego. Coś takiego. No, okay. tylko akurat innej firmy. Mm -hmm. Ale reklama. <grym> <grym> ja tylko ten kojarzę, Katarzyna. Tak, więc... tak, tak, ale jest, jest są jeszcze już jakieś tam firma. To moja żona się tym zajmuje mm -hmm. generalnie. E, I wiesz, raz, raz w miesiącu przychodzi paczka ze z, zmrożonym, proporcjowany. wszystko jest tam jest wyliczone, ile ma być o, mięsa naprawdę? takiego ile takiego, Zajubiście. jakie kości, suplementy, jeszcze takie, wiesz, są takie suplo -cuksy, nie? Takie... To się też w zamrażalniku trzyma, ale to jest taki, wiesz, takie jakby ciastko mrożone i tam są wszystkie jakieś suplementy, jakieś potrzebne rzeczy. Warzywa też są, warzywa to nawet są takie, wiesz, że suszone, że je potem zalewasz wodą i one I pęcznieją, są, pęcznieją i, i, i jesz. Więc przychodzi z nas taka paczka raz w miesiącu, wkładam to do zamrażalnika i po prostu codziennie, codziennie ma. Teraz musimy jej trochę zmienić, bo chyba jej się zaczęło nudzić. To jest taki, wiesz, francuski piesek, nie? Je sobie serninkę, je sobie coś tam, a w tym mówi, nie, to już jest niedobre a niektóre jedzą, kurde, suchary i nie narzekają. Nie? Nasz pies uwielbia kawałek zgnitej krągki znaleziony gdzieś pod krzakiem, więc jakby... No są też takie, które no, to, żrą to, to wszystko, bo, To no, Prawie jak, jak goldeny, które moi zjedzą nawet tak. samochód. Tak. W sensie dobre jest jedzenie z puszki, ale jednak najlepsze jest, jak znajdzie po prostu frytkę na chodniku, taką najlepiej, żeby był, tak leżała w wodzie, to jest wtedy najpyszniejsze. A to, y, a propos frytek, to u nas... Y, Mówiąc w pewnym momencie, tak, że wiesz, jak zamówisz sobie jakąś frytkę, taką, wiesz, powiedzmy to, rzemieślniczą frytkę, że to był faktycznie prawdziwy ziemniak hmm. jeszcze pół godziny temu i ktoś ci zrobił frytki, to pierwsza. Okay. Ale frytek, frytek z maka to nie tknie. Co ty? Myślę, że to jest paskudstwo. Okay. Kto by to ja? No ale tak. W każdym razie uważam, że yy, zwierzęta. Poza tym, że są jakimiś naszymi towarzyszami, to są istotami, które mogą bardzo fajnie nasze życie dopełniać, po prostu. Absolutnie. Więc I wpływać Absolut. na nas też. Jest taki profil na Instagramie, teraz nie pamiętam, jak on się nazywa dokładnie. Gość jest chyba z Bawarii, mhm. i on zajmuje się przytulaniem i głaskaniem krów. Mhm. On ma krowy i ten ją, wiesz, robi filmiki, jak te krowy głaszczą, te krowy się na nim kładą, tak na, wiesz, na kolanach, czy jakieś konie i tak dalej. I myślę sobie, że jak kiedyś mówiłeś, wcześniej się pytałeś, czym jest sukces, to myślę, że jakbym się obudził, jest, że coś takiego robię na co mm. dzień, to dla mnie to byłby naprawdę duży okay. sukces. że to, byłoby, to by było fajne. Mm. No ja na przykład. Jak mówiłeś o tym, o tym że kolejnego psa że myślicie o kolejnym psie, to ja myślę sobie z kolei, a właściwie jestem przekonany. Że nasz kolejny pies będzie totalnie ze schroniska. Mm -hmm. Albo że to będzie jakiś po prostu szczeniak. Wiesz, szczeniak, szczeniak razy szczeniak, nie? że co wyrośnie, to, to, to będzie, mm, bo... Bo pies z psa z hodowli już jakby mamy, zaliczone. Nie ma, no jakby nie mam. Mógłbym mieć korgi do końca życia, ale równo, równo, równocześnie mógłby mógłbym mieć schizofrenię do końca życia, więc to, nie, to jest. E, dużo korgi na raz to jest hardkor, nie? Jakbym miał dom za miastem, to spoko, to wtedy nawet mógłbym mieć jak królowa nasze ma dwa. Tylko, że ona ma te. Ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywa, który. który... No to białe Tak. To kardigany. Tak, kardigeny. Um, ja bym totalnie mógł mieć bardzo dużo korgi i one są zajebiste, no tylko że to one po prostu muszą mieć. Um, one muszą mieć przestrzeń yy, bo one muszą sobie pobiegać, one muszą coś wypasać, one muszą napierdalać na siebie. I yy, jak mają człowieka, no to jeden korgi jeden człowiek to jest spoko. Tam jeden korgi dwu, dwójka ludzi to jest spoko, ale tak, żebym ja czuł, że ten pies dostaje od, wiesz, że dostaje wszystkie instynkty, które, które może dostać, no to albo ja musiałbym im poświęcać zdecydowanie więcej uwagi, co no, do, do, do pewnego momentu już nie jest możliwe. Albo one same siebie mogą zajmować, należy. No żeby mogły zajmować siebie, to muszą mieć jakiś, y, jakiś teren, nie? jakiś dom. I... Na, nasza koleżanka jednak, bo to ma dwa, ale tylko jeden się jakby nadawał, do, żeby zabrać na tą formę mhm. aktywności, to zabrała na zaganianie owiec. Tak, wiem, że można pojechać i w weekend zrobić certyfikat i... No, fajne, tak, fajna tak. sprawa. W ogóle to też się, W ogóle to, co ja poznałem, jak wygląda ten taki psi, ludzki psi świat, mhm. y, już pomijam tam jakieś psich influencerów, ale po prostu to, ile rzeczy można z psem robić. Aha. Kiedyś się myślał, że a, pójdę do lasu i tyle, nie? Aha. A teraz to jest po prostu niesamowite i... I też bardzo fajne, właśnie jak można o sobie też pomyśleć, jak bardzo samemu można w ogóle robić różne rzeczy, a nie tylko cały czas tą samą. Weźmy to jakiś nosework tutaj, fitness tutaj, tropki. Na, na, na trop, na tropienie to jest super sprawa. Nam pies to po prostu tak, że Oczywiście na początku się ba, bała strasznie, ale tam na jakichś drugich, trzecich zajęciach to po prostu wiesz, już początkowo to wiadomo, że opiekunów szuka pies, mhm. bo musi skumać o co chodzi, a potem to normalnie wiesz. Ktoś poszedł pół kilometra w las, skręcił parę razy, zachował się za jakimś innym krzakiem, i ona znalazła. Okay. Więc, więc wiesz, bardzo, bardzo, fajne. Więc ja uważam, że e, już tak kończąc trochę ten wątek, że tak, że zwierzęta to jest po prostu kapitalna sprawa. Mi to, mi to w życiu bardzo pomogło. Pewnie, jak niewiele, niewiele jest rzeczy za które mógłbym być żonie wdzięcznym, że mnie męczyła o coś, to mhm. chyba za to naprawdę mogę, super. mogę być. Więc... Super, super. I. I tak, i, i w kontekście tego, czy wy byście mieli kiedyś brać jakiegoś tam kolejnego psa, no to mam nadzieję, tak po prostu, jakoś, tak ze swojej perspektywy, że to zrobicie. Czy, czy, to czy to będzie taki czy inny, to, to, to nieważne. Tak. Czy wiesz, to co będzie, to przyszłość pokaże, bo ja, to, u mnie to zależy od dnia. Jak mi się odpali, wiesz, TikTok, i na TikToku pooglądam trochę, no, wiesz, on mi też hmm, algorytmem podsunie. Yy, jakieś dogi czy berneńczyki, no to marzy mi się berneńczyk. Zresztą mój brat yy, mieszkający w, w mojej rodzinnej miejscowości ma berneńczyka, nie? Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek yy, okazję się mm -hmm. jakby zaznajomić. No to, mm -hmm. to, to są najbardziej... On to jest golden retriever, tylko że waży dwa razy więcej. Kocha cię dwa razy bardziej. I jest mniejszym debilem. <laughs> Nie wydaje mi się, nie? żeby był mniejszy. One są dość podobne, jeżeli chodzi o taką wiesz, A Nie, to Labradory są głupsze. Żywiołowość, tak. tak. I w tym momencie wszyscy właściciele Labradorów piszą. Eee, to jakby to jest podobny poziom niepohamowanej miłości, mhm. uczucia do ciebie, wiesz, zero granic, zero oporów. Nieważne, że ten pies waży tyle co ty, bo ten Bernajczyk to waży 50 kilo spokojnie eee, i, i, i on cię strasznie kocha i to są wspaniałe absolutnie. Sobie. Więc jak czasem patrzę na takie, to, to mam ochotę. Eee, może kiedyś mieć takiego, no ale wiem, że to w mieście to po prostu nie ma sensu, ja w ogóle jak widzę, kiedy... Broń Boże, no hate, jakby niech każdy się zajmuje takim psem, jakiego, jakiego ma, ale... Ja trochę nie wyobrażam sobie mieć w mieście psa typu husky, typu właśnie berneńczyk, owczarek niemiecki, to tak na styki jest jak dla mnie. Ja wiem, że te psy się zaadaptują, nie? Tak samo jak i człowiek się zaadaptuje do małych warunków. Ale gdzieś tam myślę sobie, że jednak w mieście mały pies ma trochę, trochę łatwiej. i Te dystanse są też bardziej odpowiednie dla niego. A o sobie myśląc, chciałbym mieć kiedyś większego psa, gdybym mieszkał mhm. e, e, poza, poza miastem i miał dom. A wtedy to, to, to jakby... Wtedy to po prostu, kurwa, niech Karolina się nimi zajmuje, tak? Dziękuję bardzo. Czy coś się zapisało? Mam nadzieję. Nie piszcie do mnie. No ja, Wiesz co, ja też mam tak, że gdybym... Karolina marzy marzyłaby pewnie o wielu psach e, e, o takim statku i myślę, że to się kiedyś wydarzy. Ja myślę o tym, że po prostu jakbym... E, że będę miał takiego psa, na jaki będę miał warunki. I tyle, ile, na ile mam warunki, Jasne. nie? Ale te właśnie berneńczyki mi się w ogóle podobają, te takie te Wszystkie Szwajcary, czyli te wszystkie takie czarne psy, one tam są różne. Jedne są z dłuższą sierścią, mm -hmm. drugie z krótszą. To mówiłem, o może takiego, ale po tym, jakbyśmy w zeszłym roku na Mazurach w maju i zaczęły Miko obłazić te wszystkie nimfy, kleszczy, mm -hmm. i sobie pomyślałem, że na czarnym się jeszcze z długim futrem to bym tego zachiny nie odnalazł, mm -hmm. i nie wyczesał, to chyba odpuszczę. Mm. Dlatego na razie będziemy szli w rudę. Te tolery to też są mniej więcej takich samych gabarytów jak, jak, jak Miko, więc. Więc na razie nam coś takiego pasuje, bo też wiemy, że nad tym jakoś zapanujemy. Natomiast czasami też jak widzę jakiegoś, wiesz, nawet tego, mm. jak się nazywają te psy, co betowen był. Bernardyn. Bernardyn, jakiegoś Bernardyna, czy jakiegoś wielkiego Mastifa, czy coś mm. tam, to po prostu mówię, ach. Mm -hmm. Ale właśnie, bo ja tak powiedziałem o tych dużych psach, bo to powiedziałem na zasadzie takiej, że jak patrzę, to trochę jak ludzie mają z moim Korgi, nie, że widzą, o Boże, Korgi, on jest taki słodki, ja bym chciał takiego mieć, więc ja mam, ja już takiego Korgi nie mam, znaczy mam, tak dalej mam, co, mój Instagram się składa z Korgi. Um. No ale ponieważ mam takiego w domu to wiem czym jest czym się różni Instagram a czym się różni rzeczywistość. Natomiast myśląc tak realnie to, to po prostu ja uważam, że nasz kolejny pies będzie, będzie albo dosłownie jakimś no name'owym szczeniakiem, który stanie się jakimś tam psem, ale nie będziemy nawet pewnie wiedzieli jakim psem będzie, będzie mniejszym to będzie mniejszym, będzie większym to będzie większym, albo będzie psem ze schroniska i i to będzie wspaniała wspólna przygoda, i jakoś to będzie. Ja, bo ja się czasami zastanawiałem, jakie geny są w moim psie. Mhm. I żona mi ostatnio powiedziała, że można zrobić psu badania genetyczne. Jesteście pojebani. To, znaczy ona mi tylko powiedziała. Mhm. Mhm. Tak, ja powiedziałem, że nie potrzebujesz takiej wiedzy, ale jak coś to, jakby ktoś był ciekawy, to coś takiego istnieje. Wiesz, to... no, jak bierzesz psa z hodowli, no to mniej więcej wiesz, nie, no, no bo tak, masz tam ja rodowód, bardziej nie? W przypadku, tak, jak, tak. jak masz jakiegoś takiego, wiesz, mieszańca, który robi różne dziwne rzeczy i chciałbyś wiedzieć, po kim okay. on to ma. Okay. Ja, ja sobie w pewnym momencie żartowałem, że e, jej matka się puściła z kotem, bo ona się po prostu sam jak taki typowy kociak za, zachowuje, więc to jest to jest takie no ale no, generalnie świat świat psi jest w dzisiejszych czasach naprawdę nieźle pojebany takich ludzi którzy są faktycznymi psierzami e, i, i to widzę ale już też nawet tego nawet w żaden sposób nie oceniam bo wiem ile takich zachowań jest też we mnie więc tak korgi są fajne chociaż na przykład to nie jest jakiś tam mój typ mój typ psa nie ja kocham ale kocham nie ja okay. widzę równocześnie to, to chyba tak jest najlepiej, takie, mam, mam takie relacje są najlepsze. Mam codziennie ochotę, mam ochotę go udusić, ale też, ale też właśnie bardzo dlatego go lubię, że jest bardzo jakiś, ma swój charakter i... Karol, mógłbym sobie tak gadać z tobą jeszcze długo, ale mamy już późną godzinę, na pewno chcesz wrócić Półtorej do... Półtorej do... godziny nagrania. Na pewno chcesz wrócić do ramena jeszcze już teraz, szybko... Nie. No, muszę do niego wrócić, to na pewno ktoś go jeszcze musi wieczorem wyprowadzić yy, i prawdopodobnie będę to ja, ale no, Wal. Jak jeszcze masz coś takiego na Wiesz koniec, co? to wal yy, nie. Nie Ja tak, jak sobie patrzę na tą listę, którą przygotowywałem, słuchając yy. tych wszystkich wywiadów, z sobą yy. i tak dalej, to zadałem ci może jakieś 3% pytań. Okay. Bo stwierdziłem, że ta rozmowa mi za, za fajnie szła w innym kierunku niż, yy. niż żeby to i z pytaniami uważam, że, że tak jest najfajniej. Yy. Ale ciekaw jest, bo na pewno, na pewno się z tym ze mną zgodzisz. Ja się ja, odkąd trochę zmieniłem formułę tego podcastu i spotykam się właśnie z innymi ludźmi, to mam coś takiego, że najbardziej mnie y, cieszy to, że ci ludzie mnie zaskakują czymś. Mm -hmm. y, że są na przykład inni, niż, niż myślałem, że będą. Y, albo. Mm. W, I w tym pozytywnym i w tym negatywnym czasami mm -hmm. sensie. Na przykład spotkałem, nagrywałem ostatnio rozmowę, jak wy teraz tego słuchacie, ta, ta rozmowa już jest dostępna, z Darią ze Śląska. Piosenkarka. Tak. I ona ma taką muzykę dość melancholijną, tak, taką tak, tak, bardzo tak, tak, spokojną. I też jak oglądałem niektóre wywiady z nią albo czytałem, to tak myślałem, że ona taka właśnie będzie, wiesz... Taka, taka bardzo spokojna, a to jest taka, taka równa yy, babka, że wiesz, taka, że już po kilku minutach rozmowy z nią czujesz, że faktycznie chciałbyś iść z nią na browar i sobie posiedzieć i pogadać. I, okay. i to, są, yy, to są takie fajne rzeczy, które mnie zaskakują i no i chyba byś się ze mną zgodził, bo trochę tych rozmów więcej w sumie przeprowadziłeś ode mm. mnie, ale... Ale mam wrażenie, że, że też tak czujesz, no bo inaczej chyba byś tego nie robił, nie? Z jednej strony zgadzam się w tym, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o zaskoczenia i o, i o to, że fajnie jest, żeby ta rozmowa poszła inaczej niż się planowało. to Absolutnie. Natomiast e, nie wiem, czemu tak się stało, ale ja na przykład nie mam właśnie takiego. Ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, nie mam takiego. Nie jak to po polsku nazwać, Boże Święty, proszę mi zabrać paszport, takiego drive'u, mm -hmm. e, żeby z kimś, kto jest moim gościem, e, widzieć się poza podcastem. Nie mam tak. B okay. by... Dla mnie to jest pewnego rodzaju okoliczność. Ona, ona jest taka, jaka jest. Mimo, że gdzieś tam wiesz, no, znamy się i też. Niektórymi osobami się widujemy częściej e, e, niż tylko, nie wiem, tam raz, na, że się widzieliśmy raz albo dwa, ale wydaje mi się, że to się po prostu stało programem mhm. w, tym, w tym dobrym sensie, czyli że to jest pewnego rodzaju okoliczność, gdzie my się widzimy i, i rozmawiamy o rzeczach. I być może jakoś ci goście u mnie to są też różne kategorie, czyli ludzie, którzy. Z którymi spotykam się po to, żeby sobie tak luźno porozmawiać, ale są też goście, z którymi spotykam się po to, żeby porozmawiać merytorycznie i to się tam jest trochę rozłączne. A być może jest coś takiego, że ja mam jakąś wewnętrzną barierę, której nie chcę przekraczać, czyli że nie widzę w tej sytuacji jakiegoś takiego, nie wiem, wentyla, żeby kontynuować mhm. ewentualnie znajomość. A może jestem zamkniętym w sobie bucem, z którym nie ma o czym rozmawiać? Prawdopodobnie to jest najbardziej yy, prawidłowa odpowiedź, ale, ale ja się bardzo po prostu cieszę, kiedy rozmawiam tutaj z gościem. I ta rozmowa jest fajna. To jest, to jest znaczy, fajna. Ona jest jakaś. Ona, ona coś, ona dokądś prowadzi. Nie, nie jest to w ogóle związane z wyświetleniami, nie jest to związane z niczym, ale po prostu tak jest. I, yy, i takich rozmów. I to jest najgorsze niestety, że mam wrażenie, że takich rozmów nagrałem sporo, które i ja, i ta osoba dobrze wspominamy, ale też przez to, że takich rozmów mam, mam wrażenie, że trochę było, to ja już nie, nie patrzę, nie myślę, nie wspominam o nich tak mocno jak na mhm. początku. Nie? Pamiętam, że nie wiem, które to były impondrabili, ale pamiętam, że to było wow, lata temu aż, aż w ogóle to tyle czasu mi nałożę, że, że znowu bardzo chętnie bym Tomasza Kotał gościł u siebie. I pamiętam, że jak on, jak on był na rozmowie, to ten podcast się rozkręcał. Nawet nie pamiętam przy okazji, kurczę, co on wtedy promował. On był wtedy, nie, jakoś... wtedy była plotka, Wtedy była plotka o nim, że on ma zagrać w Marvelu jakimś, nie wiem, czy pamiętasz to. Pamiętasz taki, jak... Że mia... Że ma jak... No, to nie zagrał. <laughs> Spoiler alert. Ale pamiętam, że to było gdzieś w... mniej, mniej więcej w, tym, w tych hmm. czasach. I. I jak ja z nim rozmawiałem, to było takie, wiesz, super ogromne wydarzenie, że um, on powiedział, że w ogóle on kojarzy, lekko stronniczy, że on kiedyś sobie włączył na YouTubie, lekko. I dla mnie to było, wiesz, jak się skończy, skończyliśmy gadać, to ja po prostu cały. Wiesz, to było takie wow, nie? Mhm. To, jest, to, jest absolutnie, to jest absolutnie niesamowite, ale, ale mam wrażenie, że też takie bardzo nabożne podejście trochę mi przysłaniało jakość samej rozmowy, że trochę te pytania były takie bardziej koślawe, że ja się trochę bardziej skupiałem na sobie w tej rozmowie niż na gościu. E, a, teraz, a teraz myślę, że to chyba jednak odrobinę lepiej działa. E, I myślę, że taka rozmowa z Tomaszem Kotem po latach to jest w ogóle dobry pomysł. Tak sobie teraz robię notatkę w głowie. E, ja, bym, ja bym chciał, żebyś, wiesz, oczywiście no. to, 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 no? znaczy, nie wymagam, ale e, żebym chciał, żebyś jedną osobę zaprosił, która była jedną z pierwszych osób, które zaprosiły no? w ogóle do tego programu, czyli Kasia Gandor. Yy, tak, był plan w ogóle. W, przez dużą część tego roku jej ja mówiłem, że się mamy spotkać. Potem się okazało, że mieliśmy być w jakiejś akcji razem. Mm -hmm. Nie pamiętam, czy to była jakaś akcja komercyjna, czy CSR-owa, ale, ale po prostu dostałem info gdzieś tam, nie wiem, koło sierpnia, że. Kiedy ja już jej w ogóle powiedziałem, żebyśmy może znowu się spotkali, ona powiedziała spoko spoko. Potem się okazało, że właśnie mamy być w jakiejś akcji razem. No to ja powiedziałem, to dobra, to, to nie będę ci teraz zapraszał. No bo jeżeli za chwilę się okaże, że mamy być razem w tej akcji, to nie palmy tematu, tylko spotkajmy się przy okazji. No i ewidentnie ta akcja nic się nie wydarzyła. Więc tak, to ten temat powraca. No, Kasia Gander. Tak, jest, jest sporo osób w ogóle z, z samego początku e, impo, czyli z tego 2018 roku, którzy, e, którzy mogliby wrócić. Jest też, jest, też, jest też w ogóle jakiś nieprzebrany ocean osób, z którymi się jeszcze nigdy nie spotkałem. Mhm. I, 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 I oni albo są już znanymi osobistościami, albo dopiero zaczynają i, e, i robią swoje rzeczy, więc kurczę, no, mnóstwo jest tych ludzi, takich Takich, z którymi naprawdę bardzo chciałbym porozmawiać, tylko, tylko albo ja muszę do nich dotrzeć, albo muszę przeczytać to, co napisali, albo obejrzeć to, co, to, co nagrali, albo przesłuchać to, co nagrali. I jedno, co mnie nauczyło ty 2018, 6 lat, szybko policzyłem świetne, smatne, niecałe, że okoliczności raczej muszą sprzyjać, żeby, żebyśmy się spotkali. Nie, nie działa dobrze. Kiedy. Na pewno nie działa dobrze, kiedy ja bardzo, bardzo chcę, a ta druga osoba bardzo, bardzo nie chce, ale ją ktoś zmusza. Czasem nie miałem takich sytuacji dużo, ale, ale gdzieś tam to się czasem zdarzało. Najlepiej jest, kiedy obie osoby realnie chcą. Albo przynajmniej ta druga osoba nie jest, że. O jezu, muszę iść na wywiad. Kurwa, najgorzej. Bo wtedy to ma ten taki pierwotny potencjał, by stać się czymś. Ciekawym. I wydaje mi się, że takich rozmów mam coraz więcej, że, że po pierwsze, te osoby, te osoby chcą tu być. Jeżeli widziały albo przesłuchały chociaż jedną wcześniejszą jakąś rozmowę, to, jest, to, to zawsze jest na plus. Ja nigdy nie wymagam, żeby ktokolwiek znał mnie, absolutnie, ale jeżeli, jeżeli tak się wydarzy, to zwykle to pomaga. Ym... I tak, i mam jakieś takie wrażenie, że, że, że z takim. Że z takim że z taką dobrą wolą, kiedy się w to wchodzi, to, to jest szansa z, po, po, pogadania i znalezienia ciekawych, nowych tematów, które, które gdzieś się pojawią. Ostatnio miałem coś takiego z Tomkiem, Organkiem, e, który, który u mnie był. Jeszcze nie przesłuchałem tego. I, 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 i. Tomek e, powiedział coś bardzo miłego w ogóle na końcu, że, że super rozmowa, że się nie spodziewał, że pogadaliśmy o ciekawych rzeczach, o których o, o, a jednak on sporo wywiadów w życiu udzielił. Um, że gdzieś tam poczuł, że to, że to było fajne, no i, i, i dla mnie to jest największy komplement. Jakby nie komentarze, nie wyświetlenia, tylko jeżeli osoba, która udzieliła wielu wywiadów, na końcu mówi, że kurde, w sumie, w sumie to, nie wiem, zapytałeś o jedną czy dwie rzeczy, o których nie pomyślałem, i albo że poczułem się wysłuchany, no to pomyślałem, okej. Okay, no, no ja miałem, bo... mimo że miałem dużo mniej tych rozmów, to już miałem dwa takie przypadki, że usłyszałem od, od osoby, która, z którą rozmawiałem, że. I też były to osoby, które udzieliły już trochę wywiadów w swoim życiu, że nikt mnie jeszcze o to nigdy nie zapytał. Mhm. I no, to jest takie, to jest wiesz, super. myślisz sobie, kurde, to fajnie, nie? Bo jednak e, raz, że znaczy, że dobrze rozmowa poszła, e, a dwa, że no jednak też się jakoś też człowiek przygotował do tego, w jaki, ma jakiś taki fajny, wiesz, sposób myślenia po prostu. Ja... Ale to, to wiem, o czym mówisz, bo też mam, mam tak, że udaje mi się nawet dotrzeć do jakichś osób, żeby zaprosić i niby chcą, ale mm -hmm. problem jest z terminem, nie? I mm -hmm. ja, już, ja już teraz trochę przestaję, ale no czasami tak wiercę, że no to kiedy, 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 nie? A potem mówię sobie, dobrze, już przestaję pytać, bo jeszcze kogoś zniechęcę mm. i po prostu zapisuję sobie odezwać się za 2 trzy tygodnie i, i tyle, nie? Okay. I potem się przypominam, bo. No bo zaprosiłem jeszcze, na przykład, my nie będę tutaj nazwiskami rzucać, bo na razie to osoby nie potwierdziły, więc nie chcę zapeszać, że mówiły powiedzmy w listopadzie, że bardzo chętnie, a potem przyszedł im jakiś taki gorący okres, że jest dużo, wiesz, jakichś spotkań, jakichś innych rzeczy i, no i dupa i nie ma czasu, nie? Mm -hmm. Widzę, że ktoś odczytuje wiadomość, ale już nie odpisze. Mm. I, I to jest w pewnym momencie takie, kurde, dlaczego, ale potem myślę sobie, patrzę na ten swój kalendarz i tak, Jezu, przecież ja mam tyle osób w kolejce jeszcze, to co mm. ja będę teraz naciskać? Jak nie teraz, to pogadam z tą osobą za pół roku. I może wtedy będzie fajniejsze okoliczności, będą fajniejsze tematy i nie wiem, coś się ogólnie u mnie zmieni. Czy Moim u mnie... zdaniem to jest dobre podejście, absolutnie. No, zwłaszcza, że tak jak mówię, coraz bardziej mi się to podoba i chciał... nie chciałbym sobie jakiegoś, wiesz, czegoś spalić, jakiegoś kontaktu na przykład, mm. nie? Bo, bo wydaje mi się, że jakoś tak mi fajne osoby przychodzą do głowy i naprawdę nie chciałbym ich zniechęcać. A ty jak, jak masz jakiś, mówię o tych osobach, które są, nie są związane, nie wiem, z jakąś promocją, czegoś, czegokolwiek, mhm. bo, bo takie osoby na pewno też przychodzą, mhm. prawda? Jaki masz jakiś taki swój schemat, kogo zapraszasz? Czy zapraszasz kogoś, bo ktoś jest interesujący, czy na przykład temat jest dla ciebie jakiś interesujący i szukasz kogoś, kto pasuje do tematu? Bo tak, te, tak, tak też teoretycznie można Zapraszać ludzi. Nie, tak bardzo nie mam klucza. Tak bardzo chciałbym mieć na to taką sprytną odpowiedź, że mam jakiś klucz, że wiesz, tutaj zapraszam ludzi, którzy czuję, że inspirują, wiesz, nie wiem mają świetne biznesy albo coś tam osiągnęli w życiu takiego, co mnie co mnie porusza, ale nie mam takiego klucza i, i, i im dalej w las tym bardziej uważam, że to dobrze, że nie mam takiego mhm. klucza, bo bym wielu osób nie poznał, nie pomyślałbym o nich. Um... Więc nie, Odpowiedź Je, już jej jedy, nie, mam, nie Jedynie, mam. że na koniec roku zawsze Kotarski. No tak, są stałe punkty. Gdzieś część w części jest czasami yy, Dawid Myśliwiec to i prawda. Katarzyna Miller teraz jeszcze zauważyłem, że Katarzyna Miller była. No, ale teraz akurat ona była przy okazji, przy okazji faktycznie komercyjnej. Natomiast, jest yy, no tak, no, tu jest, jest parę osób, które się pojawiają częściej. Też mam taki plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się, jak się w nowym studiu umoszcza żeby to studio trochę wyglądało inaczej, w takim sensie, żeby miało więcej stanowisk, więcej mikrofonów i może, żeby wymyślić też jakieś nowe może formaty podcastowe, które nie będą tylko jeden na jeden. Ale to jest coś, co nie wiem jeszcze, jak miałoby wyglądać. Ja mam z twojego, z zeszłego roku mam jedną twoją rozmowę, która mi się naprawdę bardzo podobała mhm. i którą bardzo fajnie wspominam, czyli rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewiczem. Mm. Zwłaszcza, że też mi to ona tak teraz trochę rezonuje, bo skończyłem ten wywiad z nim, bo ja go zacząłem w zeszłym tą roku. Tak, tą książkę. Mhm. Zacząłem ją czytać, przerwałem gdzieś w połowie, gdzieś ją tam odłożyłem i o niej zapomniałem. Mhm. I ostatnio ją dokończyłem, i uważam, że to jest mhm. bardzo ciekawa rozmowa. A jakby ktoś chciał sobie uzupełnić, to Gazeta też zrobiła taki podcast, podcast. chyba pięcioodcinkowy, mhm. też rozmowę z tym Historia tak, tak, tak. Więc, więc też polecam i. Zresztą no, to już tak, wiesz, no, bez żadnego kadzenia, ale no, masz wielu bardzo fajnych gości, miałeś. Yy, I też jakby to jest fajne, że nie każdego odcinka trzeba słuchać, nie? Mhm. W, że dobierasz sobie gościa, bo widzisz, że ktoś cię na przykład w ogóle nie interesuje mhm. I, i sobie to odpuszczasz albo kogoś nie lubisz. Yy, a są takie, że po prostu widzisz i od razu wiesz, że musisz przesłuchać, mhm. nie? Czasami no, z z radkiem, tylko, jak widzisz ten... Metraż, że tak powiem, to się odechciewa, albo z Maćkiem z mhm. działu zagranicznego. O, to też jest teraz, już się robi stały punkt na, na, na pierwszego lat. Mam stycznia. nadzieję, tak. Ale y, mówię to tak żartobliwie, że się odechciewa, bo podcasty mają tu do siebie, że można słuchać sobie na, na raty, więc to nie jest nigdy problem. Ale, ale po prostu powiem ci, że ja się cieszę, że, że ci ten projekt, że tak powiem, brzydko e, tak ci wyszedł i tak ci się ułożył. Bardzo dziękuję, bardzo bo, dziękuję. Bo to jest dobra rzecz po prostu. Ja się w nim też dobrze czuję, więc tak, przyjmuję to absolutnie to za dobrą monetę. Więc, no cóż, jakby ktoś się nie zorientował, to gościem w tym odcinku był Karol Paciorek, <laughs> bo w kula, sumie nie kula, przedstawiłem. Kula. Więc jakby... I tak ktoś tak po tej projekt dwóch godzinach tak, to to kurwa był? Jeszcze raz, kto? Czy miał być Makłowicz. Właśnie, a tylko raz był. A w, ogóle, a w ogóle nie brzmi jak Mokłowicz. A planujesz zaprosić drugi raz? Eee, to jak wyjdzie? No, w, w takim sensie, że odpowiedź poprawna brzmi tak planuję, ale też aktywnie go nie zapraszam. Mhm. W takim sensie, że nie, nie zaprosiłem go po raz drugi. Ja mam, jestem absolutnie przekonany, że to się wydarzy za jakiś czas. Eee, Ostatnio się widzieliśmy na gali bestsellerów Empiku i pan Robert wyglądał na człowieka absolutnie w pełni sił witalnych. Więc yy, w takim sensie, że no, no bo on robi milion rzeczy cały czas, więc myślę, że przy tej ilości projektów pewnie się gdzieś sprawia. Yes. Dobra, Karol, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie tylko za, yy, za to, że mogłem z tobą porozmawiać, że byłeś gościem w tym podcaście, ale też, że ugościłeś mnie w swoim pięknym studiu. A tak wyszło akurat tym razem? Tak wyszło. Ale dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zobaczyć nowe i owocnej przeprowadzki. Niemalowany se odpukam później gdzieś. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.